Siemanko widzowie, witam was kochani serdecznie, ja jestem Juken, a zaczynamy 43. odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli wszystko na waszych oczach. A po ostatnim dość feralnym odcinku, widzowie, no właśnie, aż to słowo nie może mi przejść przez usta. Nie lubię porażek, ale no czasem tak jest. Zaczynamy z minusem na koncie. No trudno, życie odrobimy, ale jak widzieliście w poprzednim odcinku, bardzo się starałem te zlecenia zbić o połowę z ceny. Niestety mi się nie udało. Coś tam nie do końca te komendy w konsoli działają. No więc powiedzmy, że to, co straciliśmy na naprawy i na niepotrzebnie po herbatę sięgałem. Mam też lekcję, żeby no pilnować branie herbaty. Natomiast moi drodzy, dzisiaj nie będziemy żadnych spraw technicznych, żadnych zatrudnień robić. Dziś to ja bym bardzo chciał jakąś fajną trasę wybrać, ale nie zależy mi na tym, żeby tą trasę brać na 5000 km, tak jak tutaj mamy z jakimiś gruszkami, chociaż i nawet zaraz mnie kusi i mogę kliknąć, ale lepiej nie. Lepiej nie, widzowie, lepiej tego nie róbmy. Ja myślę, że co my tu takiego mamy? No może taką trasę, Zaraz myślę, widzowie, że coś fajnego znajdziemy. Też patrzę na kraje. Ja w tej chwili akurat patrzę na kraje. Chciałbym taką pośrednią trasę, widzowie. No nie 300 km i nie 500, absolutnie. No te 3000 byłoby spoko, gdyby nie to, że znowu tutaj się helikopter. No tu to w ogóle mamy jakiś łódź z łodzi, znaczy z piły do łodzi jakąś łódź, jacht, ale to będzie za krótka trasa. Takie po Polsce za krótkie trasy. Ja tutaj patrzę, słuchajcie, O kurcze, niby tylko 1800 km, widzowie. I niby samochody, ale chodzi mi głównie też o to, że... O! Tutaj z Bułgarii, tak? To jest Bułgaria. Ciekaw jestem, czy to by działało. Wiecie co? Te 3000 km ja bym był właśnie gotów wziąć właśnie, widzowie, z tego względu. Właśnie z tego względu bym był gotów wziąć, ale tu mamy na przykład podobną trasę w profile aluminiowe i też mamy, tylko że bardziej do Rumunii. No to w sumie bez znaczenia, czy Rumunia, czy Bułgaria. Ciekawe, czy nam będzie działał promoc. Wiecie co? Jestem gotów tą trasę wziąć. Czyli Faro Portugalia. Okej, tylko że jest minus taki, że ta trasa nie jest... Kurczę, tu jest jeden minus, ale dobra. Dobra, no. Nie, bo chodzi mi o to, że nie chciałbym po raz kolejny wieźć samochodów. Staram, no, profili aluminiowych chyba jeszcze nigdy nie wieźliśmy i to jest główny tutaj mój motyw zastanawiania się. Ciekawe w ogóle, czy bez pieniędzy chyba nam nie wejdzie szybka podróż. Faro, gdzie to było? Portugalia, Faro, czy my się tu możemy... A my się tu nawet, widzowie, przenieść nie możemy do tej Portugalii. Bo my tu nie byliśmy. To nie jest tak, widzowie. Kurczę, widzicie? To nie jest tak wybrać zlecenie. To nie jest tak łatwo wybrać zlecenie. Jeszcze raz w takim razie, od początku. Gruszki, 5000 nie chcę jechać. A zresztą Sevilla w Hiszpanii, no jeszcze bym mógł się tam transportować. Potem mamy Madryt, ale to jest długość przeprawy promowej. Nie, ja nie chcę, słuchajcie, takich aż długich. Ja bym tak sobie na 3000 wybrał trasę, żeby troszeczkę tutaj levelować, ale jak widzicie, znowu cały czas nam gdzieś tam ta Szwecja, jakby nie mówię, że źle mi się po tej Szwecji nie jedzie, tylko no tu jeszcze by było spoko, bo tu byśmy coś może odkryli. Natomiast bardziej chodzi mi o to, widzowie, że ja bym chciał taką taką trasę, w której coś byśmy, powiedzmy, też poodkrywali. Tutaj chyba w Szwecji nie jechaliśmy, a może jechaliśmy? Ja już nie wiem, ja już się gubię, słuchajcie, w tych trasach. Kowno, Litwa, Kordoba. No, 3500. Wiecie co? To nie byłoby złe. Bo mamy mało tej Litwy, ja tej Litwy nie. Ja za tą Litwą, słuchajcie, nie przepadam. Jakiś amoniak byśmy wieźli. Kasa spoko, byśmy nadrobili, tylko
Teraz tak, oczekiwana między wtorek, no wtorek południe, a mamy sobotę. No może damy radę, nie, widzowie? Czyli do Kowna byśmy się musieli przenieść. Tylko my nie mamy kasy i pewnie będę musiał jakiś tutaj kredycik wziąć. No tak też właśnie myślałem. No trudno, widzowie, no ponoszę konsekwencje swoich czynów, ale weźmiemy mały kredyt. To tylko po to, żeby się przenieść. Słuchajcie, ponoszę konsekwencje swoich czynów, dlatego jakby widzicie, że ja tu żadnych jakichś tam save'ów i tak dalej nie robię. Pojedziemy część przez Polskę i teraz się zastanowię, czy troszkę GPS-a nie zmienić, bo widzieliście w poprzednim odcinku, że troszeczkę też tą trasę po swojemu zmieniłem. I wiecie co, że możliwe, że tak zrobimy. O, nie, to nie było to. Gdzie to było to Kowno? To było to. Dobra. Możliwe, że słuchajcie, troszeczkę tą trasę gdzieś tam podreperujemy, żeby po prostu jechać trasą, którą jeszcze nie jechaliśmy. Myślę, że można by tak spróbować. Skręć w lewo. Nie wiem, co wy na to, ale ja też obiecywałem, że będę starał się tak jak najwięcej robić w odcinkach, aby po prostu... A ten gdzie jedzie? W lewo w końcu czy w prawo? No, w prawo nie może. Jedź. Będę starał się, słuchajcie, tak najwięcej robić, żeby po prostu gdzieś troszeczkę tego GPS-a po swojemu przesunąć na mapie. Nie patrząc, czy tam będzie 100 czy 200 km już więcej. Ale po to, żeby po prostu jak najwięcej odkrywać na rondzie zjedź pierwszym zjazdem tej mapy. Co do tego, do tej trasy, to ja, widzowie, bym przyjął takie zlecenie, taki challenge. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Starałbym się nie dostać mandatu. Przede wszystkim nie uszkodzić towaru, żeby no te pewnie 3000 expa nam wleci za tę trasę. A więc... może to być opłacalne, że wbijemy nowy level. Więc przede wszystkim nie uszkodzić towaru. Moja magiczna Litwa. Uwielbiam Litwę, nie? Trzypasmowa droga i 70 jakiś baran postawił. Dlatego nie lubię jeździć po Litwie. Widzowie, nie lubię Litwy. Ja dlatego strasznie nie lubię kursów przez Litwę, bo widzicie, no tu wszędzie są 70. To jest dla mnie nieakceptowalne. Ja to pierdzielę. Nie lubię Litwy. Naprawdę. Oj, Scarlett, pierwszy raz wróciła mi. Jedziemy po towar, wziadę z wami, bo szybka jazda jest w tym momencie. Oj! Nie! Ja dopiero to ciężarówkę naprawiałem. Po co ja to zrobiłem? Ach, widzowie, po co ja to zrobiłem? Aha, czerwone światło, dobra. A nie widziałem tych świateł, nie? Dobra, trudno. To się nie liczy, jeszcze trasy nie zaczęliśmy. Jadę po dostawę. Po co ja tę ciężarówkę uszkodziłem, widzowie? Jedź prosto. Jestem idiotą jednak, nie? To trzeba jasno powiedzieć. Dopiero co naprawiałem, wszystko na zero uszkodzeń było. Ale ta Litwa tak na mnie działa. Wiecie, Litwa, Łotwa, Estonia to są tak kijowe kraje, jeśli chodzi o tą jazdę, że... Przygotuj się do skrętu. To jest jedyne wytłumaczenie. One na mnie jakoś działają od razu, wiecie... Skręć w prawo. Jak widzę tutaj te 70 w tej Litwie, to od razu mnie, już nie powiem co bierze. Krew nagła zalewa. Dobra. To słuchajcie, bierzemy zleconko. Niech nam teraz tylko pracownicy ładnie zarabiają, bo niestety Scarlett pierwszy raz mi minusa zrobiła i kasa z konta zeszła. Bierzemy ten bezwodny amoniak. Bo nic lepszego tu nie znajdziemy. A to nie jest pilna dostawa. Uuu, szkoda. Myślałem, aha, bo poprzednia była pilna. Okay, ruszajmy. O, szkoda, widzowie, szkoda, bo już liczyłem, że będzie jakaś pilna dostawa, za co premię dostaniemy, bo za tą pilną dostawę są fajne premie. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Postaram się oczywiście, moi drodzy... No... Cały juk. No kurde, już coś mi przycisk nie działa, wiecie, i dlatego przydzwoniłem, bo już myślałem, że cofa.
Dobra, no. Coś ostatnio moja koncentracja nie jest, słuchajcie, w najlepszej formie, niestety. Ale też tak jest czasem, jak się ma dużo spraw na głowie, to się nic nie zrobi. Dobra, słuchajcie, tutaj Białystok, Suwałki, Warszawa. Tędy, z tego co widzę, chyba nie jechaliśmy. Nie chcę tej mapy za bardzo przybliżać. O, to tędy sobie pojedziemy. Nie chcę tej mapy, widzowie, za bardzo przybliżać, ażeby... O, może, żebym nie popsuł czegoś. Może tak. Tak. Sobie zmienimy. Tutaj nie jechaliśmy w sumie. Ale ja wiem, czy to jest sens. Jest ósemką jechać? No możemy jechać z ósemką. Możemy jechać z ósemką. Tutaj odkryjemy coś. Tu nie jestem przekonany, czy odkryjemy. No to już za dużo pewnie nie odkryjemy. Ale do Kordoby możemy jechać przez Madryt. Ile to będzie? 3700. To chyba trochę sobie jednak dodałem. Widzowie, trasy. Ale trudno. Trudno. To już nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odkryć też trochę trasy, nie? Dobra, chyba tak zostawimy. Nie będziemy tu nic więcej na razie zmieniać. Przez Czechy. Dobra. Jedziemy, widzowie. Tam się będziemy szczypać za dużo. Oby tym razem się udało. Nie będę w tym odcinku, słuchajcie, za dużo gadał, bo czy gdzieś tam mnie gardło. Jeszcze po tej chorobie mnie nie wyleczyłem tak gardła, niestety. Także jedziemy z amoniakiem. No nie wygląda to jakoś. Nie robi wrażenia. Babeczka, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, lecimy. Byle jak najszybciej z tej Litwy śmiesznej wyjechać, gdzie są same 70. A teraz oczywiście zaczyna obowiązywać zasada z mandatami. Gdzie no, na nie stać nas, widzowie, na mandaty, bo jak sami widzicie, 4200 zł mamy tylko na koncie. Że nas nie stać na mandaty. Jedź prosto. Trochę zmieniłem trasę, zobaczymy. Nie wiem, tam wiadomo, że troszkę nadrobimy przy tej trasie, ale ja wam powiem tak. W momencie, kiedy no my za te zlecenia i tak mamy zbyt wysoką, jak dla mnie, stawkę. I ona powinna być niższa. A nie umiem jej zmniejszyć, niestety. No to... Jak troszkę nadrobimy trasy i też co za tym idzie, przebiegu nabijemy do naszego Volvo. Myślę, że się nic nie stanie. Zobaczymy też w tym odcinku, jak przez taką trasę 3000 km będą nam pracownicy zarabiali, ale jak widzę, tam coś jest, kurde, zakorkowane, nie wiadomo co. Nie chcą jechać gałgany. Tylko stoją. Rozumiem, że światła, ale to tak coś i tak jest nie halo, że stoją. Żebym ja musiał, słuchajcie, widzowie, ich migaczami traktować, nie? Tak, są nami. Dobra, coś ruszyli. Chyba będą jechać. Dupa, nie jadą. Zobaczcie, stoją. Najlepsze. Przecież tak, to ja nie będę się posuwał. Ja nie mam czasu na takie tutaj... Mi się nie opłaca ruszać nawet na taki kawałek, jechać. Nawet, słuchajcie, klakson nie pomaga, nie? Czasem klakson pomaga w ten sposób, że oni mimo wszystko nawet na czerwonym świetle są w stanie przejechać.
że ma to swoje plusy. Dobra, jedziemy. Nie ma stania tam. A wiecie, że jestem chami prostak i najchętniej bym ludzi z drogi spychał. Taki to sobie amoniak, słuchajcie, wieziemy. O, jedziemy. No jedź tą landarą białą. Chłopie, skręcasz w lewo, to chyba możesz trochę podjechać bliżej, nie? Nie no, zepchnę gościa z drogi, sorry widzowie, ale... Ja nie będę stał, kurde, przez kretyna. Trudno, gościu. Chciałeś jechać w lewo, nie umiesz jechać w lewo, to pojedziesz prosto. Patrzcie. Nie umiał jechać w lewo, chłop. To baba chyba. To już mnie mało interesuje. Płeć. Też to sobie tam zawróć. O, proszę bardzo. Ładnie go ustawiłem, żeby sobie zawrócił. I nie musi jechać. Prosto może sobie ładnie zawrócić. Ja tu nie będę... Ale się korek zrobił tu, patrzcie. Bo kretyni jeździć nie potrafią. No, przychody zaczynamy, chociaż dobra jakaś rzecz. A to ciężki ten amoniak. A, no tak, 70 znowu w Litwie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Widzowie, nigdy więcej tras z Litwy. Naprawdę. Już na pewno nie tras, na których miałbym kończyć trasę, bo to jest bez sensu w ogóle. Trasy z Litwy to jest jakiś koszmar, nie? Tymi 70. Trzymaj się lewej strony. Widzicie? Tu tak samo. 70. Autostradę masz, 70. No pogrzało ich. I to ostro ich pogrzało. Jadę na lewy. Dobra, niby się zmieniła prędkość, jakiś cud. O, trasę odkrywamy. No widzicie, widzowie, są plusy. Odkrywamy trochę nowej traski. Jak to ze spaniem? Spać nie muszę, bo... Trzymaj się lewej strony. Wyspałem się, można powiedzieć, trochę na zapas. Pokończąc poprzedni feralny odcinek, spałem 3 razy pod rząd, żeby chociaż z minusa zejść. Stwierdziłem, pierdziele, nie robię, śpię. A teraz muszę tak dojechać, żeby może wbić ten nowy level. Znowu 70. Obiecałem, że będę starał się mandatów nie dostawać. Zepchnięcie tamtego kretyna z drogi, no to jest jakoś chyba wytłumaczalne, bo nie chciał jechać chłop. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No widzicie, ja tu kulturalnie jeżdżę, no tylko nie rozumiem takich... Zjedź w prawo. Dziwnych czasem zasad. Jestem ciekaw, chyba z 200 km, nie? Widzowie, chyba dobiliśmy trasy, bo chyba tyle nie było. Chyba było... Jedź tym DAF-em czy czym tam. Wyjechać. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Oj. Skręć w lewo. No puść mnie, ty chłopie, ty. To w tej Litwie, kurde, z wami nie tak. Wszędzie mnie puszczają.
Trzymaj się lewej strony. Ups. To bawienie się kamerą, jak widzicie, nie należy niestety do moich mocnych stron, ale o tym wszyscy już dobrze wiecie. Często macie ze mnie ubaw. Dobra, wolne to wyprzedzam. Nie wierzę, 90 w Litwie. W sumie na Litwie. Jedź prosto. Nie wiem, czy sobie... Nie, no tankować nie musimy, bo mamy pełen zbiornik, także tankowanie zrobimy... Oj, 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 oj. Tankowanie zrobimy za jednym zamachem przy paniu. Przechwaliłem te 70, nie? Jestem ciekaw, ile będziemy mieli procent odkrytej mapy po tym kursie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Kombajn kosi, zupełnie jak w farmingu. Coś tam kosiłem ostatnio w farmingu. Widzę, takie ruskie samochody jeżdżą, typowe. Ale to nie jest chyba UAZ. Nie wiem, co to jest. A co tu się dzieje? Jedź prosto. Ale ich porobiłem. Muszę sobie picie przynieść. No jedź tym Volvo, chłopie. Muszę gdzieś tu się zatrzymać, widzowie, żeby sobie herbatkę przynieść. I spauzować. Chociaż w sumie może raz zrobimy pauzowanie w czasie jazdy. Jedź prosto. Czekajcie, można chyba, nie? O, dobra, to zaraz do was wracam. No dobra, moi drodzy, dobra, dobra, dobra. Aha, jedziemy, dobra. Ja tak z przyzwyczajenia, słuchajcie, zawsze pauzy robiłem jak stałem, a tu w czasie jazdy. Trzymaj się lewej strony. No zobaczymy, ile nam zleci na tej trasie. Nie chciałem brać, słuchajcie,
trasy 5000 kilometrów, bo tak jakoś mi się nie chciało tak długo jechać. Zresztą znacie moje podejście, ja tak nie do końca lubię te długie trasy, one mnie często męczą. W ramach challenge'u spoko, ale wiem, że obiecałem i jak najbardziej widzowie się nie migam. Może nam się uda jakąś trasę zrobić taką, którą no będziemy mieli jeszcze większą niż 5500 może, zobaczymy. Na pewno jeszcze mam taki cel, jakbyśmy jakąś trasę wybrali, bo strasznie mało jest tych kursów gdzieś tam na West Balkans, one jakby tak, nie wiem, zniknęły. Nieliczne są i ja bym zrobił takie coś, że przez kilka odcinków chciałbym po West Balkans pojeździć, no bo de facto nie mamy na tym profilu odkryte nic na West Balkans, nie? Nic nie mamy odkryte kompletnie. I też byśmy się przekonali oczywiście, czy to działa. Mam nadzieję, że tak. Wiem, że tak się nie robi, no ale gościu skręcał. Oj. A do Polski bym wjeżdżał. Super, nasza kochana Polska przed nami. Ale Polska nas wita 30, kogoś pogrzało. Popękanym asfaltem. No to ludzie rowerami do Polski wjeżdżają, czy co, że tu 30 powstawiali? Chociaż ostatnio było. Widziałem, słuchajcie, TikToka o gościu, co na rowerze. No właśnie, wy się śmiejecie z tych moich komentarzy, z tych 30. No one są bez sensu, słuchajcie. Ostatnio właśnie gdzieś była 30 i gościu na rowerze przekroczył prędkość i pojechał 46. Tylko policja ściga. Gościu się odwołał, bo skąd miał wiedzieć, że jedzie 46, jak on w rowerze nie ma licznika? Bo nie ma obowiązku w rowerze mieć licznika. I chyba gościu wygra to. Fakt, że ja w ciężarówce mam licznik, no ale jakbym wsiadł na rower, byłaby sytuacja bardzo podobna. Dobrze, coś tu, słuchajcie, odkryjemy za chwilę z Polski. Ten fragment pewnie nie, bo nim już jechaliśmy, ale... O kurde! Helga, czy wy widzowie, czy wy to widzieliście? Zaginiona Helga, która się odnalazła. Nie no, widzowie, szok. Szok, pauza, czekajcie, szok. Ja nie wierzę, Helga 200 tysięcy mi zarobiła. Zaraz ją ucałuję, ja jej muszę nową ciężarówkę kupić. Obiecywałem w poprzednich odcinkach i ja absolutnie się tym, słuchajcie, nie... Ja się nie wymiguję, tylko... Okej, o wysokiej wartości, dobrze. Awansowała, okej. Słuchajcie, ja się jakby absolutnie nie migam i zrobimy to albo na koniec tego odcinka, albo na początek kolejnego, tylko że ja doznałem szoku, jak się okazało, że Helga się odnalazła, a widzieliście, szukaliśmy Helgi, chyba że nie wiem, ja byłem, jak robiłem tą długą trasę, mogłem nie zauważyć, już byłem pewien, że Helgi nie zwalniałem. Nagle Helga zniknęła, teraz się pojawiła, ale bardzo fajnie, zobaczcie, jako pierwsza, a mówiłem w tym odcinku, w którym szukaliśmy właśnie Helgi. Mówiłem, widzowie, tak mi intuicja podpowiadała, że na pewno tak będzie, że Helga nas mile zaskoczy i jako pierwsza zrobi rekordowe zlecenie. I tak się właśnie, widzowie, stało. Helga zrobiła bardzo rekordowe zlecenie. Jako pierwsza 250 tysięcy dla mnie zarobiła. No po prostu ją po... Trzeba ją chyba po rączkach całować, widzowie. No, rewelacja. Wszystko się sprawdziło, co przewidziałem. Także przepiękna sytuacja. Helga się postarała. Także nagroda dla Helgi będzie bardzo hojna. I kupimy jej nową ciężarówkę, a tą używaną, którą ona jeździ, damy jakiemuś nowemu pracownikowi. To już jest postanowione. No ja to chciałem robić właśnie już 2-3 odcinki wcześniej, ale... Zjedź się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale wtedy nam, widzowie, Helga gdzieś uciekła. Zniknęła. Byłem bardzo rozczarowany z tego powodu. Uj, tu jest jakiś korek, widzowie. Niedobrze. Zjedź w prawo. Jak ja tu mam gdzieś zjechać, jak oni stoją, barany jedne. Tam w ogóle blokują ruch.
No to się fajnie zaczyna, nie? I co ja mam teraz zrobić? Mam ich z drogi zepchnąć, czy co? Nic nie zrobię, no. No i se gościów najlepsze i... Ani, nie, ani teraz bym... Ja bym chciał wycofać, żeby zjechać na awaryjny. Jechać, rura. Jak was chlorem poleję, czy co, co to tam wiozę za chemikalia? No nic, muszę widzowie w takim razie... Muszę oszukać. Widzicie, musimy oszukać, bo nie będziemy tak stali jak takie. Jak takie pajace. Jedziemy. Zaraz powinien się w ciągu 4 minut ruch, myślę, że naprawić. Chociaż nie wiem, czy ta dwójka działała, czy na trójkę trzeba było ustawiać. Ja właśnie nie pamiętam. Tu niestety pamięć mi nie mówi, jak to było, ale zaraz powinien ten ruch się naprawić. No, w takich sytuacjach... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. My nie mamy wyjścia, no bo co ja mogę w takiej sytuacji zrobić? No przecież... Stanął sobie baran na środku. Tędy już jechaliśmy, bo tu widzę, że jest odkryte. Uwielbiam, słuchajcie, jeździć po Polsce. Ja nawet mówiłem wam, że byłbym gotów jakieś trasy brać, które pomagały, by nam Polskę odkrywać. Czy tutaj jak najbardziej Polski dużo odkryjemy. Ale wiecie... brać jakieś trasy stricte po Polsce, tylko one są za krótkie, bo takie po 300 km to... Nie wiem, musiałbym chyba, żebym zrobił po prostu odcinek Jeździmy po Polsce i w tym momencie wziął 4 trasy na przykład w jednym odcinku, takie po 300, nie? Nie patrząc już, wiecie, na kwestie expa czy tam kasy, tylko pod kątem odkrywania. Możecie dać znać w komentarzach, czy byście chcieli taki odcinek. Ja mógłbym to zrobić, ale to mówię, w jednym odcinku 3-4 trasy takie krótsze, nie? I celem byłoby tylko od... prawej strony, a następnie skręć w prawo. Odkrywanie, a na pewno no, z tego byśmy expa żadnego nie mieli. No wiadomo, kasy... Kasy to też tyle, co kot napłakał. Więc bardziej tak dla frajdy. Mogę to zrobić, widzowie. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Jedź prosto, Iwona. Ty mnie tutaj nie kłam. Chcesz mnie rozbić na rondzie, czy co, dziewczyno? Krajewo, Łomża. Piękne widoki. Nasza piękna Polska. Specjalnie właśnie wziąłem jakąś inną trasę, żeby troszkę odkryć jakiejś nowej drogi. Ale ruchu jeszcze nie mamy. Czekajcie, to ja muszę się zatrzymać. Raczej się już nie zaktualizuję. Spróbujmy tak. Bo generalnie ostatnio się od razu pojawiły te auta, wiecie? Ale widzę chyba w lusterku, że ktoś za mną jedzie. Dobra, są, okej. Dobra, jedziemy. Jedziemy, widzowie, są auta. Na trójkę ustawiłem, jak widzicie. Jakoś tak się dziwnie czułem, nie? Jak nie było w ogóle aut na drodze. A tak nie umiem jeździć. O, stoją z radarem i suszą. Bałgany jedne. To jest tu zrobione. Nie wiem, czy tak wygląda ta droga, gdzie teraz... Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Na Warszawę. Idziemy na Warszawę.
kiedyś pewnie z Mazur na Warszawę. Ale mogę się domyślać, że tak droga jest zrobiona bardzo ładnie. Aż nie narzekam, że trzeba 90 jechać, bo jest co patrzeć i co zwiedzać. Jedź prosto. Ładnie to zrobili, no. Po prawej rzepak rośnie. Ciekawe, czy w takim miejscu faktycznie jest taka droga, co jest tak mega popękana. Teoretycznie jest to możliwe, ale to raczej mogło być parę lat temu, tak. No gościu, chłopie, jakie 37 na godzinę, jedź. Tak ci trąbnę. Szedłem drogą i on mnie trąbnął. Trąbnął mnie. No. Łomża, Warszawa. Okej, okay, na Warszawę jedziemy. Anna mało zarobiła, ale widocznie musiałem ją ostatnio zatrudniać, bo osiągnęła nowy poziom. To zawsze motywujące w czasie trasy. Nawet nie patrzę na licznik, bo mi nic nie ubywa. Kilometrów? No ludzie, jechać! Co wy? Stoją, kurde, nie wiem, świateł nie ma, oni sobie stoją najlepsze. Kopię tą Astrom. Tam gdzieś, że skręcasz. Jak nie umiesz skręcać, to się naucz. O kurde, a tu stoją. By mi mandat dali, patrzcie. Stoją chłopy. Prosto. Jakie uszkodzenie naczepy? Przecież ja w nic nie przydzwoniłem. O co tu chodzi, widzowie? Tam jakiś błąd musiał być, no przecież jechałem normalnie, kulturalnie. Co miałem przydzwonić? Kościu, kurde, no jedziesz w końcu, czy co robisz? Zobaczcie, jak ładnie, no to jest pięknie zrobione. Zobaczcie ten most, te bloki, naprawdę. Łomża, tak, a to przez Łomżę jedziemy, ale ładnie zrobili, pięknie. Jestem pod wrażeniem, słuchajcie.
Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Ała! Jakby wam to powiedzieć, sięgałem po herbatę. Oni w ogóle tu chcą jechać? Mają jakiś zamiar, czy tak? Będziemy stać do usranej śmierci. Widzowie. Ale wniosek jest bardzo prosty. Ja nie mogę herbaty pić w czasie jazdy. Czekajcie, robimy manewr. Uszkodzenie naczepy. To życie. Życie, widzowie, no. Ale wiecie, przez to, że oni tutaj wyczyniają jakieś numery, no to... Dobra, jedziemy. Odkrywamy dalej. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ładnie, naprawdę, słuchajcie, ładne miejscowości odkrywamy. Naprawdę ta Polska, no, mnie zawsze zachwyca. Patrzcie, gościu na rowerze jedzie. Naprawdę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
prosto. Ktoś mi powie, co tu się stało w tym momencie, widzowie? Podobno przy takich sytuacjach odłączenie naczepy jak najbardziej działa, ale ja nie wiem, czy my się tutaj w ogóle będziemy w stanie zawrócić jakoś. Do roboty. Do roboty, ty, to by łatwo mówić. Nie no, widzowie, coś ja mam pecha ostatnio, nie? Czekajcie, o. Może uszkodzenia towaru jeszcze nie mamy, ale... My tu zawrócimy, w życiu tu nie zawrócimy. Ale spróbujemy. No powiem wam, że chyba jakiś błąd promotca, bo ja przecież nic nie przydzwaniałem. Moi drodzy. Coś mam pecha ostatnio, nie? W tym Eurotracku, powiem wam szczerze. Taka długa trasa, tu już ciężarówka trochę zniszczona, kara będzie jak nic. Ale nie chcę kolejnej trasy niejako anulować. Może tu jakiś błąd był, no bo że tak mnie wyrzuciło na prostej drodze. Szybko nie jechałem. Nie wiem. Teraz to akurat moja wina, bo po picie sięgałem. Ale powiem wam, że się wkurzyłem troszkę, nie? Jedź prosto. Zaczyna mieć, widzowie, w ogóle też wątpliwości, czy my do końca dojedziemy. Do jeszcze 3000 km przed nami. Dopiero to do Polski wjechaliśmy tak naprawdę. Jakby w takich sytuacjach, które się gdzieś tam zadziały, zaczyna mi być to obojętne, widzowie. Oj! Czy ja grzeję, czy nie grzeję. Już czy są uszkodzenia i czy są mandaty, już mi zaczyna to być obojętne, powiem wam szczerze. Bo jakoś tak mnie zdemotywowało to, nie? Że gdzieś tam w miarę fajnie jechałem, a takie rzeczy się poprzydarzały. Też trochę jestem ciekaw niestety, ile tej kary będzie za uszkodzenia. No. Może być taki obciach, że nie wbijemy nowego levelu. Ale powiem wam szczerze, że aż mi się nie chce te 3000 km jechać. Widząc, jak to idzie, nie? Jakby od razu moja motywacja, słuchajcie, na jakąś realistyczną jazdę w takich jakichś tam akcjach spadła. Nie będę ukrywał. My mamy do 20 jechać, a o 20 się przespać. 20-21 może. No co za kretyny się wloką na autostradzie 60. No aż prosi się, żeby w tym momencie ich z drogi taranować. 69 jadą sobie lewym pasem na autostradzie, no. Ja chyba dzisiaj faktycznie, widzowie, nie mam dnia, a żeby było jasne. Ten odcinek, który nagrywałem, nieszczęśliwy, minęła może z godzinka i tego samego dnia, bo mnie ambicja poniosła, nagrywam kolejny, czyli to jest ten sam dzień. Nie jest tak, że dwa dni później ja... Nie mam weny, tylko po prostu ambicja mnie poniosła, że skoro nie miałem weny na 5000 km, chciałem spróbować nagrać odcinek chociaż na 3000 km, ale widzę, że to tak dość słabo idzie jednak. Dzisiejszy dzień nie jest dniem jakiejś koncentracji. Zobaczcie, co te barany robią, no. Jadę na luzie. Ja jadę na luzie, widzowie. Jadę na luzie, naprawdę. Bo już problem gościa, że mi przed gębą hamował. Zobaczcie, tu jest dopiero 40, tam było 70. To jest problem gościa w tym momencie.
We Francji są lepiej te autostrady skonstruowane, jeśli chodzi o ograniczenia prędkości. No ale piękna nasza Polska. Pocieszmy się tym, prawda? Zawsze pamiętajcie, że jest powód do radości, nie? Do tego, żeby nie narzekać. Niby na Poznań jedziemy, na A2. Zobaczcie, grzeję sobie normalnie, kulturalnie, nic się złego nie dzieje, a jak jechałem zgodnie z przepisami, realistycznie, to ciągle gdzieś tam się na coś nadzieję. Z tego wniosek, że trzeba na zapier papier. Poza tym mi też te kilometry szybciej muszą schodzić. Ja, no, 3000 zaraz nam zajdzie, a dopiero w sumie zaczynaliśmy, było 3400, także to już jest czas, żeby nadgonić, widzowie. My musimy nadgonić, żeby nam szybciej te kilometry zeszły. Ja tam nie chcę, jak i tak będę miał karę za uszkodzenia, to już jakby mam to w nosie, wiecie? No bo i tak będzie kara za uszkodzenia. Przyjmijmy, że robimy to za tą trasę hobbystycznie. Żeby odkryć nowe tereny i... Trzymaj się lewej strony. No i po prostu, żeby jechać. Ty autobusiarzu, gnoju, ty, gdzie mnie tu wjeżdżasz? Trąbię na ciebie. Zajechał mi drogę. Patrzcie, no co ci ludzie robią na tej autostradzie? Stoją, jadą, sami nie wiedzą, co robią, nie? Oj, coś tutaj w Eurotracku jest chyba bardziej popsute niż ja. Jednak widzę, że to nie problem w mojej jeździe, tylko coś Eurotrack jest dzisiaj zbagowany, bo skoro na prostej drodze mi ciężarówkę uszkodziło, mam w nosie, się naprawi, wiecie, no i tak mamy dużo za zlecenie, dużo za dużo za zlecenie, więc się naprawi. Pierdziele, grzeje, nie zatrzymuje się. O, pożar, no trudno, przykro mi. Mi się jeszcze ciężarówka na szczęście nie paliła. Ale ja tu muszę nadrabiać, a nie gdzie wlec. Ma być szybka trasa, widzowie, a nie, że my 400 km przejechaliśmy prawie niecałą godzinę czasu realnego. No tak być nie może. W 2 godzinach się muszę zamknąć z odcinkiem. O, może to będzie dobry pomysł na odcinek. Walka z czasem. Czyli coś na zasadzie grzejemy, ile fabryka dała. My jeszcze do Hiszpanii jedziemy, a tutaj jeszcze nie wiem, jesteśmy może na wysokości Poznania. Tak wiele nie przejechaliśmy, mówię, około 400 km może raptem. To jeszcze Niemcy, Francja i dopiero Hiszpania. Nie, no to trzeba grzać, widzowie, nie ma opcji, grzejemy. O, tak mi się dobrze jedzie te 130. A jest tak w sam raz. Nie za szybko, nie za wolno. Pamiętam odcinek, jak o jakiś znak drogowy przyhaczyłem, więc jestem już bardziej ostrożny, widzowie.
Ale wlokom mi się tutaj, to trzeba trochę przyspieszyć tempa. Trochę trzeba nadrobić. No i od razu 2900, zobaczcie. I od razu 100 km za nami, a nie tam. Nikt nie kazał gościowi we mnie wjeżdżać. Będziemy 110 jechać. Lecimy, ile fabryka dała. No i teraz się wkręciłem w jazdę i teraz mi się jazda podoba. Pójdzie to szybko, a już mam generalnie w nosie tą realistyczną jazdę, jak to potem się źle kończy. Teraz możemy zaszaleć, widzowie, prawda? Nie musi być każdy odcinek taki jakiś grzeczny. W dzisiejszym mogę coś niecoś podwalać. Bajery, bo bramki znowu. I cyk. Tylko żebym wyhamował jeszcze. Dobra. Wyhamowałem przed czasem. Udało się. Teraz idziemy spać w ogóle. Znaczy zaraz. No się koło 21. Chyba jak do Niemiec wjedziemy. No dalej, ile tu czekać można? Już jest 2800. No i takie to ja rozumiem. Ubywanie trasy. A spieprzajcie, nie będę tu 40 jechał. We Francji to kulturalnie jest rozgarnięte, a... No. Także Heldze musimy, widzowie, ewidentnie naszej Heldze kupić nową ciężarówkę, bo się babka postarała. Myślę, że udowodni, że chce nową ciężarówkę i teraz zrobi kurs, który też będzie fajnie opłacalny. Co tu się dzieje znowu? Ja się nie dam nabrać na wasze blokady drogi. Pierdziele. Możecie blokować. Jestem w bojowym nastroju, widzowie. Nie będę się wlókł, bo mnie to zamula. I widzicie, jadę sobie kulturalnie, szaleńczo i od razu jest jakiś poziom trzymany, nie? I szybciej kilometrów ubywa, i odcinek szybciej mija. I muzyka lepiej smakuje. A jak tam się wlokłem, to kulturalnie to potem widzieliście. Jechałem chyba 5 dych, jak po herbatę sięgałem i zobaczcie, ile mi ciężarówkę uszkodziło. Pierdziele! A tu się będę wlec. Sensu. I widzicie, jak ładnie. I szybko to przelecimy, a nie tam. Byle już nie uszkodzić naczepy, czy tam ładunku tyle, żeby jednak nie mieć kary, no bo na zero, tak wiecie, żarty żartami, ale na zero to ja nie chcę wychodzić z tym kursem. To jest bez sensu. Roboty drogowe to są chyba koło Poznania, także już Poznań mijamy. To jest ta jedyna część właśnie, która w Poland Rebuilding czy w Promotsie jest nienaprawiona. Jak widzicie, jest to takie no oryginalne. Szkoda. Autostrady chłopaki mogliby zrobić. Na pewno by to fajnie wyglądało. A 100% jestem przekonany, że mają takie umiejętności. Super robotę zrobili z Poland Rebuilding. Dobra.
dobra, jeszcze pół baku paliwa mamy, także na razie się nie martwimy. Tak 20, 21 się położymy spać. Może będzie 2500 nam zostanie kilometrów, jakbym dobrze depnął. Jest szansa, że będzie 2500. No ciekawe, czy tak właśnie działa. No jeżeli lecimy 100 na godzinę ponad, no to w 2 godziny, czyli o 20 powinniśmy mieć... No tak chyba działa. Jedź ty, golfiarzu, czy kim tam jesteś. Nie, to chyba nie jest golfiarz. Mi się trąbić już nie chce na gagatków. I możemy dłużej przeciągnąć tak naprawdę, bo to od paliwa bardziej w tej chwili zależy. Sen, czas na sen jeszcze trochę, tam oko nam się dopiero zaczęło czerwienić, więc nie powiedziane, że musimy od razu o 20 się kłaść spać. Po prostu chcę przydepnąć teraz i skończyło mi się cierpliwość, wiecie? Co to za ruch tam jest ogromny. A, bramki. No to wlecę jak Hanka w kartony, patrzcie. No, tak się wjeżdża w bramki. Udało się chyba bez mandatu nawet. O nie, autobusiarz mnie porobił z prawej. Przeleciał szybciej. No to ja go też muszę z prawej, nie? Równowaga musi być, widzowie. Tym bardziej, że zobaczcie, z lewej jest zakaz wyprzedzania ciężarówek. To ja autobusiarza z prawej. Będę zgodnie z przepisami jechał w tym momencie. O, Niemcy. Deutschland. Ale wy nie liczcie na to, że ja tu 30 pojadę. Mowy nie ma. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie mam na to ochoty. Zmieniłem zdanie, jeśli chodzi o mandaty ewentualne. Patrzcie, nie dostałem żadnego jeszcze. Latujemy w Niemcy z grubego. Pokazujemy, jak ty Polacy są zdolni. Nie będziemy 80 po Niemczech jeździli, ludzie. O, tu jakieś coś dobudowali? Tego nie było. Ale nie, bo to inna droga jest, dobra. Nie no, a dwójką wjeżdżaliśmy chyba na autostradę. To ciekawe, nie zauważyłbym, że taki most budują. No jedź, chłopie. Ja pierdzielę, bo na szczęście, że nie chcę już ciężarówki niszczyć. Dobra, jeszcze możemy pogrzać trochę z godziny. Jeszcze jest widoczność, bo chodzi o to też, żeby w nocy nie jechać. I głównie ten sen tak sobie staram dobierać, żeby na odcinkach jak najmniej było tej nocnej jazdy, ale nie zawsze da się to uniknąć. Możemy o 21 się nawet położyć spać, słuchajcie, bo jest na razie jasno. Chłopie, spierdzielaj. No nie, deszcz zaczyna padać. Już widzę, jaka kara będzie za uszkodzenia. No nic, jak deszcz zaczyna padać, to będziemy myśleć z tym spaniem, ale to jeszcze zobaczę. Trzymaj się lewej strony. Dobra, Iwonka, trzymam się lewej. I oprócz tego się trzymam ramy. Czemu uszkodzenie naczepy? Kogo ja zahaczyłem? Kogoś zahaczyłem, ale ja nie wiem kogo, widzowie. Ja na trzeźwo jadę, słuchajcie. Mówię, jedynie to nagrywam ten odcinek tego samego dnia, w której próbowałem robić tą trasę 5000.
jak widać dzisiejszego dnia, nie jest moja forma najlepsza na takie długie trasy. Mogłem wziąć na 1000, żebyśmy mieli koniec, a to jeszcze 2000 przed nami. A dobra, tam ciężarówka się naprawi. Słuchajcie, jak mamy tak dużo kasy na zleceniu, którego nie jestem w stanie o połowę zbić, to chociaż zbiję kasę uczciwy sposób naprawiając. Zawsze jest jakaś opcja, nie? Trzymaj się lewej strony. Zapierdzielać tyle 130 w deszczu, to też takie ryzykowne, nie? Dobra, 20 się zbliża, to jeszcze z godzinkę pojedziemy i się zatrzymamy gdzieś. Trzymaj się lewej strony. Tu zwolniłem. Nie ze względu na ograniczenie prędkości, ale ze względu na własną skórę. Żeby się zmieścić w zakręt. O, Margarita, poziom osiągnęła. No i pięknie, widzowie. Czy to nie jest piękne? Dobra, mamy stację? Nie, do nas następna stacja, słuchajcie. Następna stacja, się zatrzymamy. Myślę, że akurat godzinkę nam to zleci. I zobaczcie, mamy 20, jest 2600, a ja liczyłem, że będzie 500. A nie wiem, co liczyłem. Szczerze, naprawdę mi ci jakoś głowa nie pracuje. Ja faktycznie ostatnio dużo długich tras robiłem w Eurotracku. Też mi mówię, poniosło mnie na te 5000, to mnie ambicja poniosła, bo obiecałem wam, widzowie. Dlatego jako kompromis staram się zrobić tą trasę 3000, ale generalnie jeśli chodzi o te długie trasy, to trochę się przejadłem tym Eurotrackiem. Z dwa najbliższe odcinki chciałbym zrobić może coś takiego do 1500, znaczy do 1500, może być 1550, żeby się załapać na długodystansowca z premium. No i później jak najbardziej możemy zrobić podejście tam za parę dni do tej trasy, 5000 nawet, może być 6, jeżeli się 6 trafi, uwierzcie, że wezmę wszystko. Znaczy może inaczej, umówmy się, że wezmę najdłuższą możliwą. Umówmy się, widzowie, że tutaj w ramach rekompensaty dla was podnoszę poprzeczkę na challenge i wezmę najdłuższą możliwą trasę, jaka mi się wyświetli, powyżej 5000 km. Jeżeli się okaże, że będzie trasa na 6, chociaż jeszcze takiej w życiu nie widziałem u siebie, ale jeżeli by było, że jest taka trasa, biorę od razu. Póki co widziałem chyba 5200, nie? To co dzisiaj patrzyliśmy. Była najdłuższa trasa. Już dłuższej chyba nie ma. Dobra, będziemy, widzowie, się rozglądali za spaniem? Chyba tak, nie. Ale się rozpędziłem na 148, jak to możliwe, popsutą ciężarówką tak grzać. Widzowie. No i tak wiem, że będzie kara za uszkodzenia, jakby... Tak po prostu hobbystycznie sobie jadę z tą trasą. O, może inaczej. Żeby chociaż nabić przebieg w ciężarówce, bo challenge jest do końca marca, przepraszam, 50 koła wbite. Nie wiem, ile tam ciężarówką zrobiłem, czy z 15 tysięcy już mogę mieć zrobione, czy więcej. Byśmy musieli sprawdzić i może po tym kursie sprawdzimy, jak nie zapomnę, jak nie, to w następnym odcinku. Na pewno chciałbym Heldze kupić ciężarówkę, kasę na ciężarówkę dla Helgi już mamy, więc nową oczywiście jej kupię i to może nawet jakąś lepiej wzmocnioną, bo swoją drogą, słuchajcie, ja mam też taki plan. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. I to będziemy, widzowie, jakoś na to pracowali, to też będzie też taki challenge z kasą dla mnie. Zjedź w prawo. Że
pierwszym planem byłoby oczywiście w pewnym etapie, zobaczymy, kiedy to się stanie w ciągu paru odcinków. Pierwszym etapem byłoby no jedź ty kurde bałwanie. No trudno. Pierwszym etapem byłaby wymiana ciężarówek tych wszystkich używanych na nowe dla pracowników, żeby pracownicy mieli tylko nówki. I to by był pierwszy etap. To wiadomo, będzie spora inwestycja, więc będzie to pierwszy etap. Drugi zaś etap, widzowie, jaki bym zrobił, to polegałby na tym, że te ciężarówki wszystkie nowe, kupione dla pracowników, byśmy... A, przekroczenie prędkości. No w dupie to mam. Jest dzisiaj wszystko jedno. Tą prędkością. Wszystkie te ciężarówki byśmy jakoś tam ulepszyli, żeby oni nie mieli, wiecie, ciężarówki, która ma 300 koni, tylko żeby chociaż mieli, nie wiem, te 500 koni. Myślę, że to jest takie minimum. Nie wiem, czy 700 od razu, ale... No, ono zaczyna mi juken dziewać, dobra. Także zobaczymy. No to oczywiście wtedy byśmy robili na zasadzie takiej, że wszystkim pracownikom byśmy ulepszyli te ciężarówki. Taki mam plan, taki mam pomysł, widzowie. To będzie takie, wiecie, motywujące troszkę. Zobaczymy to, jak na ewentualne zarobki pracowników się przełoży. Dobra, na Miuken, słuchajcie, zaczyna ziewać, więc trzeba... Mamy chyba koło godziny do położenia się na spanie. Jest jak najszybciej stacja. Ja sobie akurat też zrobię pauzę i sobie przyniosę piciu. No widzicie, niedobrze ciężarówka nam gaśnie, ale to może gdzieś przy okazji znajdziemy jakiś serwis po drodze, to się... Ja nie planuję, słuchajcie, na razie do serwisu. Chciałbym tą ciężarówką dojechać tak jak leci. Już trudno, poniosę odpowiedzialność za to, że... Chociaż przez to piciu głównie, widzicie, przez tą herbatkę, no bo... Ja zawsze ciepłą herbatę na gardło sobie przynoszę. Zawsze trzeba tak chwycić, żeby się nie polać gorącym, wiadomo. Chwilę mojej nieuwagi, potem widzicie, jak to się kończy. Chwila nieuwagi, a w Eurotrucku bum! I auto skasowane, jak było w poprzednim odcinku. Ale teraz myślę, że już nam szybko to pójdzie. Jeżeli tak faktycznie do Niemiec wjechaliśmy i tak te 120 lecimy, tak troszkę naginam zasady po prostu. Mówiąc bardziej wprost, lecę jak szaleniec. Patrząc, jak mi kilometry szybko ubywają. Dobra, mamy stację, widzowie, zjeżdżamy. Zjeżdżamy na stację, zatankować, wyspać się. Ja oczywiście sobie picie przyniosę. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Uwielbiam te ale tej Iwony, nie? Tu jaki korek, patrzcie. To oni tak tu stoją, jak takie bałwany. No, to tu się przekimamy, zatankujemy i akurat sobie piciu przyniosę i lecimy dalej, widzowie. Już nam szybko pójdzie, myślę, wiecie? Ile tych litrów? 600? Nie, jeszcze tankujemy, nie? Raz mi to zmęczenie. 730, 750 litrów, fajnie. Fajnie, zatankowane, czyli bak nam nie zmalał. Gdzie tu jest ten parking? Tu chyba, tak? Tu. Dobra. Taki mały troszkę. Chromny. Dobra. I mamy, widzowie. I mamy i zaraz się widzimy, ale właśnie. A nie, nie będziemy patrzyli, ile pracownicy zarobili, bez znaczenia. Zaraz do was wracam. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy. I to dosłownym słowa znaczeniu. O, ale nas pogoda została. Przez pauzę chyba sobie zobaczymy, jakie są przychody. Siłą rzeczy. No zobaczcie, 700 tysięcy plus tam coś, myślę, że my też zarobimy. No nie można mówić, że my nic nie zarobimy. Bo coś z pewnością zarobimy. Jedź prosto.
postaram się już nie uszkadzać tego ładunku, bo to jest troszkę siara. Tu nie jest niestety napisane, no widać, że mało jest na szczęście uszkodzeń ładunku. Dobra, już jadę w miarę normalnie. Jakoś tam wyjście do toalety, przyniesienie sobie też picia, jakoś tak mnie, słuchajcie, troszkę poprawiło moją koncentrację. Ale myślę, że nie będziemy aż takich długich tras robili, bo też nie chcę, żeby te odcinki trwały nie wiadomo ile. To też od was zależy. Wiadomo, że taka długa trasa... W czasie jednej trasy jesteśmy w stanie jeszcze ten jeden level wbić. Podczas gdzie robiąc trasę... Trasy krótsze, no to na trzy odcinki by nam wtedy weszło, nie? Byśmy nic z tym już nie zrobili. Pojechać. Rozumiem, że deszcz pada, no ale 50 to trochę przegięcie. No. Nie, no to chcę też nadrobić, bo nie chcę tak, wiecie, czasowo też. Przy czym, tak jak powiedziałem, bo mówię, że niby nie chcę robić długich tras, no bo nie chcę, bo to jest jakby też i męczące, tak długo odcinek nagrywać. To nie oznacza, że nie będzie w ogóle długich tras. Nie, bo... Trzymaj się lewej strony. Deklaracja z trasą 5000 km plus jest cały czas, widzowie, aktualna. Ale to już bardziej w formie, bym powiedział, challenge'u. Tak to raczej faktycznie, no zobaczymy zresztą jeszcze. Wszystko też się dzieje na spontanie, ja tutaj wielu rzeczy nie planuję. Jedyna rzecz, do której wróciłem, co której mówię dzisiaj, no to jest zakup ciężarówki dla Helgi, bo mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, a to jakoś nie udało się tego zrealizować. Jedź ty, baranie, ty. Juken i jego jazda, nie? Co tu taki ruch jest o 5 nad ranem? I tak w prawo jedziemy, to nie ma co pasa zmieniać. Trzymaj się prawej strony. No. Tak będziemy skręcali w prawo. Jechać barany, przecież kurde. Nie, zjedź w prawo. Nie, w prawo, tu. Tu. Zjedź w prawo. No, zjechałem w prawo. Mam nadzieję, że mnie dobrze poprowadziłaś, Iwonko. Tędy chyba jeszcze nie jechałem. Nie, tam jechałem. Już trudno, no. Może i być tak, że ten ładunek będzie... Nie, no raczej nie powinno być zakategoryzowane jako uszkodzony. Raczej będzie znośnie. Albo dobra robota. No doskonale na pewno już nie będzie. Uszkodzony raczej nie powinien być. No bo uszkodzony, no to jest, wiecie, totalnie uszkodzony, nie? Więc tak też nie zakładam. Nie zamierzam, widzowie, do tego się przyczyniać w żaden sposób. Ej, ty baranie, po co hamujesz? Dawno nie jeździłem poboczami, nie? Jak widzicie, ostatnio. W sumie tymi zjazdami mógłbym też ich ładnie wyprzedzić, abym sobie... Oj, oj, oj! Roboty drogowe, widzowie.
No cóż, mogłem poboczem wyprzedzić, to znaczy zjazdem z autostrady, bo bym przy okazji zjazd z autostrady odkrył. Bo to też się do trasy liczy, no trudno. Uszkodziłem trochę ciężarówkę. No, pierwszy raz przy zapieprzaniu dość mocnym i jeździe nieostrożnej i głupkowatej udało mi się coś tam uszkodzić. Ostatnimi czasy, jak widzieliście, jazda normalna prowadziła do uszkodzeń, więc i tak jesteśmy, wiecie, proporcjonalnie zupełnie inaczej. Jeszcze w deszczu, także to i tak myślę, że nic nie nawywijałem. Już się nie mogę doczekać, jak nam się za chwilę jedynka pojawi z trasą. 2000 km przed nami, czyli Niemcy całe, cała Francja. Nie wiem już tam, którędy ja tą trasę ustawiałem, już nie pamiętam. Chyba nam się zapisał ten GPS, mam nadzieję przynajmniej, że się zapisało to, co ustawiało. Trzymaj się lewej strony. Nie wiem, w tej trasie widzowie jest mi jakbyś tak wszystko jedno, wiecie. Byle tam tego expa za dużo nie stracić. Niech pracownicy trochę w tym czasie zarobią. Tak jakby, no... Biorę odpowiedzialność za wszystko, co robię i nie będę tu oszukiwał przez jakieś sejwy. Jakby się ktoś dziwił, czemu wrzuciłem ten odcinek nieudany. No dlatego, że wszystko na tym koncie robię na waszych oczach. I jeśli no, odniosłem porażkę, bo może troszeczkę, nie wiem... Ale to jest paradoks, bo nagrywam tego samego dnia ten odcinek na te 3000, więc jakbym tam się może nie poddał tak łatwo, to pewnie już dawno bym miał skończone te 5000 i na to samo by wyszło, nawet jakbym tam szaleńczo jechał, ale tam chyba powodem właśnie mojej rezygnacji było to, że będzie duża kara za uszkodzenia, że to jedno chwycenie herbaty niestety zaważyło na odcinku. Uszkodzenia były zbyt ogromne i kara by była zbyt duża. No tutaj też pewnie na tej trasie szaleńczej, widzowie, raczej w życiu nie wbijemy kolejnego levelu. Tu nie ma szans. O, będzie trzeba znowu pracowników później przejrzeć, bo widzę, że poziomy osiągają. A ja staram się, jak wiecie, tego dosyć dobrze pilnować. Ale kupimy, zdecydowanie Heldze kupimy nową ciężarówkę. No i jeszcze jakiemuś pracownikowi, tylko że... Ja już nie pamiętam, jak tam z tymi garażami, z tymi... Chyba coś kupowałem ostatnio, jakiś... Chyba jakieś miejsce jest. No, o kurde, 150 lecimy. Jak to się rozbujałem do tylu, obsutą ciężarówką. Oto widzowie, 151. Nie no, realizm lever hard, nie? Trzymaj się lewej strony. Nie no, jakbym miał... Z drugiej strony powiem wam szczerze, jakbym miał tak jeździć, to te odcinki dla mnie by nie miały sensu. Dzisiaj to jest tak jakby wyjątkowo hardkorowa jazda i tak nawet odcinek zatytułuję, ale... Powiem wam szczerze, to taka jazda 150 na godzinę, mimo że fajnie mi te kilometry ubywają, to... Jakoś tam żadna rajda. Jeszcze po poboczach. Oj! Poślizgnąłem. No tak, przez awarię pojazdu, dobra. Widzowie, może ja będę jednak jechał jak człowiek. Teraz to jadę jak małpa, nie? Serio, jak szympans jakiś. Ale w życiu się w dwóch godzinach nie uwiniemy, mimo że takiej szaleńczej jazdy. Mimo że dlatego tak też zapieprzam, bo chciałem się w dwóch godzinach odcinka uwinąć, ale teraz widzę, będzie ciężko. O, Kitty zarobiła prawie 50 tysięcy, a niedawno widzowie ją też zatrudnialiśmy. Także Kitty super pracownica. Szkociak. Chłopie, czemu ty mi hamujesz? Ja cię pierdzielę. Dzisiaj sobie mogę pozwalać na spychanie ludzi z autostrady.
Ale tu jest ruch. Dobra, nie. Lepiej weekend się ogarnij, chłopie, bo to... Na tych mandatach to ty zbańczysz. Dobra, robimy challenge. Ciekawe, czy uda nam się dojechać tą ciężarówką bez odwiedzenia serwisu do końca... Do celu, nie? Już na tyle ją rozwaliłem, że już nic z tego nie będzie. Niech będzie taki challenge. Podoba mi się tempo jazdy, widzowie. 90 na godzinę to no, mimo padającego deszczu, ale tak to do jutra będziemy tu jechać. Ten znak wolę ominąć, bo wiem, że to się może źle skończyć, jak pojedziemy poboczem. Tak ostatnio zahaczyłem o taki wielki znak i potem się to bardzo źle skończyło. Chłopie! Czemu blokujesz lewy pas? Tłumacz mi. Ej, ja jadę tu, gościu, nie wjeżdżaj we mnie. Dobra, udało się. Ja pierdzielę, jak deszcz pada. Ja nie wyłączałem tego deszczu, więc wrażenie, że teraz bardziej pada, nie? Blokował. Trąbię, a ten sobie się wlecze. No dobra, ale my mamy jednak w całości dojechać do końca trasy. Ja nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek challenge wyjdzie w tym odcinku. Przypuszczam, że wbicie levelu będzie trudno. To jedynie pożytek z naszej trasy, tak jak mówiłem, taki, że pracownicy w tym czasie coś tam zarobią. Taki odcinek, bym powiedział, spisany na straty, nie? Bo równie dobrze mógłbym sobie spać i oni by też zarabiali. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. O, do Francji będziemy wjeżdżać, widzowie. I od razu deszcz przestał padać we Francji. Patrzcie, jak ładnie. No to. Już mi się podoba, jak deszcz przestał padać. Czemu uszkodzę? Zobaczcie, jakie dziwne rzeczy się dzieją. Znowu jadę normalnie, jadę środkiem, więc na pewno nie zahaczyłem o żadną barierkę. A jest napisane uszkodzenie naczepy 15%. No tu się... Jakby dzisiaj się też... I przez to jakby widzicie, ja nie mam zupełnie motywacji, żeby kulturalnie jechać, nie? Nie mam żadnej motywacji, bo widzicie, że jedziesz na prostej drodze i dzieją się takie dziwne rzeczy. No to po co ja mam jechać, wiecie, normalnie, jak i tak mi się naczepa uszkodza. Bez sensu, nie? Jedyne, słuchajcie, co sprawia, że się fajnie jedzie przez Niemcy. Trzymaj się lewej strony. To zdecydowanie jest to, że nie musisz się na bramkach zatrzymywać. O, miasto odkryliśmy, pięknie. Miluza, czy jakkolwiek to się zwie. Bo po francusku to się będzie czytało, jakby to się mogło czytać. Miluzois?
Chyba mi luzła, by się doczytało. Trzymaj się lewej strony. Coś tam ubywa tej trasy, widzę. Coś tam ubywa. Wydoimy tego Volvo na maksa. Dobra, tam mandat. Tam. Wiecie, gdzie se wsadzić ten mandat. Wdy to mam. W dzisiejszym odcinku... No, to, ale to nie chciałem. Ten gościu we mnie wjechał celowo. Widzicie, takie dziwne rzeczy się dzieją i nie mam motywacji, żeby kulturalnie dzisiaj jechać. Za dużo takich dziwnych sytuacji na drodze. Wjeżdżają we mnie, otukują mnie. Oj, oj, oj. Kto to? Oj, 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 oj. Nowej trasy. Joj. Oj, oj, oj. No już uszkodzenie towaru. No jedź, gościu, bo chcę zawrócić. Mam ci pomóc, kurde, baranie, czy co? Halo, Franz, jedziesz. No i mnie Francuz jeden zablokował, żabojad. Ale mam za swoje, nie? Oko, widzowie. Jakby ja tego też tak dla kasy nie robię, w sensie, że mówiłem, chciałem te zlecenia o połowę po prostu zbić te ceny. No też nie jestem jakby debilem, żeby jechać taką trasę za 1500 złotych, no bo to idiotyzm. Nawet za 10 tysięcy złotych to jest idiotyzm taką trasę jechać długą. 3000 kilometrów, niechby chociaż było, nie wiem, 100 tysięcy. Ale jakoś mi nie wychodzi tutaj przez tą komendę zbić te ceny, no to mówię, trudno, no to skoro nie zbiłem jeszcze tej ceny, to zrobimy trasę, a wszystkie najwyżej się przeznaczy ten cały zarobek na naprawę. A co odkryjemy mapy, co może coś expa wbijemy, to nasze, chociaż tutaj za dużo bym się expa niestety nie spodziewał. Chyba że jakimś dziwnym trafem mi się uda bezpiecznie przejechać te 1800 km. To wątpię. O, najwyżej tym razem się dwa razy pod rząd prześpimy, tylko musimy zobaczyć. Mamy to dostarczyć do Kordoby we wtorek, no tak koło południa, a tu mamy na poniedziałek przyjazd. No możemy się dwa razy, to 12 godzin się prześpimy. Wtedy pracownicy troszkę też zarobią. Możemy się przespać dwa razy. Ale to zobaczymy o której, o 20 na przykład. Ja dobra, już widzowie, nie będę jeździł poboczem, ja jakoś tak. Znaczy, mówię, że nie będę, ale... Nie, jakoś tak dziwnie jadą i pojadę. Pamiętajcie, jak Juked mówi, nie będę jeździł poboczem, to za chwilę możecie go szukać na poboczu. Dobra, już jadę kulturalnie, tylko że widzicie, jak to się kończy. No. Jedziesz kulturalnie lewym pasem i jeszcze jedziesz na luzie, jeszcze ci gościu hamuje, nie? No ja przecież jadę na luzie cały czas. O, ale przeleciał na drugi pas. Jego strata. Ja kulturalnie na luzie jechałem. Gdybym jeszcze przyspieszał, ale jechałem na luzie, a ten mi zaczął hamować. Kto mu kazał? 130 tu jest ograniczenie, a ten mi hamuje. Jego problem.
razu widzowie odpowiadając na ewentualne pytania. Nie, nie będę jeździł tak w każdym odcinku. Nawet choćbyście tego nie wiem jak bardzo chcieli, raz na jakiś czas można coś podwalać. Słuchajcie, to jest 40 tam chyba trzeci dzisiaj już odcinek. I tak naprawdę może w dwóch odcinkach coś podwalałem. Co nie mówię, żeby tam mieć kija w tyłku i się spinać z tym realizmem, bo to też tak wiecie, ale... Wszędzie jest kompromis można znaleźć, ale no też jak widzicie, no ja nie... Taka forma jazdy, jaką tu dzisiaj prezentuję, nie jest to czymś, co by mi frajdę sprawiało, nie? To od razu was informuję. O Jezu! O Jezu! O Jezu! Co ja narobił? O kurde, ale żem nabroił. No to nawiewijałem, widzowie. No właśnie, dlatego mi to frajdy nie sprawia, nie? Dlatego mi taka jazda frajdy nie sprawia. Takie dymy na drodze, takie, to wiecie, czasami coś można, mówię, podwalać, jaja sobie porobić, ale... To chyba dzisiaj ten moment, że nie chce mi się tej trasy długiej robić i sobie robię jaja z tego. To jest jedyne wytłumaczenie, widzowie. Jak mam być szczery, nie chce mi się. Ale tak jak mówiłem, nagrywam tego samego dnia ten odcinek, co próbowałem się zabrać za trasę 5000 km. Nie czuję jakiejś takiej satysfakcji z tej długiej trasy. Tu chodzi tylko o długość trasy, o nic więcej. Gdyby to była trasa, nie wiem, na 1400, 1500, ale sam taką wybrałem, bo pierwsza myśl była taka, jak widzieliście, żeby jednak exp wbić. A ja niestety pouszkadzałem towar i już tego exp raczej poziomu nowego nie wbijemy, raczej jest niewykonalna. Że niestety, widzę. Grzejemy przez tą Hiszpanię. Znaczy Francję, bo to jeszcze we Francji jesteśmy. To ja gadam jako Hiszpanie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale całkiem fajną trasę wybrałem, widzowie, bo dzięki temu... Zjedź w prawo. Dzięki temu naprawdę odkrywamy dużo, dużo trasy, widzowie, odkrywamy. Trzymaj się prawej strony. Naprawdę dużo trasy odkrywamy. To jest takie motywujące, jak na żółto mi się droga podkreśla. Trzymaj się lewej strony. I zobaczcie, doszliśmy do tego momentu, w którym robiąc jakąś dłuższą trasę, przynajmniej ten milion pracownicy już zarabiają. Milion to są przynajmniej dwie ciężarówki dla kolejnych pracowników, także to już jest takie, taka spirala. Dlatego ja nie chcę mieć tych zleceń tak dobrze płatnych. Chciałbym o połowę zbić te ceny. Tylko mówię, no nie wchodzi tu w grę niestety instalowanie moda Real Economy, bo to jest jakaś głupota. I te stawki tam są, no to jest niewykonalne po prostu. Ja się nie będę, wiecie, spinał, żeby 10 tysięcy dostać za trasę, która ma 4000 km. I ja wiem, że w świecie realnym zapewne tak jest, ale no tu w Eurotracku no nie, no bo masz autostradę do zapłacenia, masz boty, które w ciebie wjeżdżają, więc i mandaty, co za tym idzie. Raczej to się nie da tego uniknąć, żeby bot w ciebie nie wjeżdżał. Masz masę paliwo, masę innych rzeczy, także daj jeszcze pracownikowi takie zlecenie za 10 tysięcy, no to w ogóle ci nic nie zarobi. Także to nie, ale mówię, ale znowu w drugą stronę patrząc, jak ja bym miał robić tak jak to zlecenie, chyba jest za 700 tysięcy. Ja na przykład bym się w żaden sposób nie pogniewał, gdyby ono było za tamte 350. Serio. I dla mnie by było całkiem spoko, nie? No 350 to już by było spoko.
Jak widzicie, przestałem się mandatami przejmować. Ale nie o to mi chodziło. Nie chciałem w gościa wjeżdżać. Mi chodziło o prędkość. Ja o prędkości mówiłem. Akurat mnie wyrzuciło na gościa, jak to powiedziałem. Już się wystraszyłem, że mi się szlaban zamknie i będzie problem. Oj, musiałem spory mandat dostać, bo mi sporo kasy ubyło z konta. Nawet tak grzałem, że nie patrzyłem, nie, ile mandatu. Dobra, tam z awarią pojazdu, tam nie ma czasu na awarię. Trzymaj się lewej strony. Jedziemy i tyle, widzowie. Naprawiać będziemy po kursie. Pięknie mi tylko się podoba, jak się odkrywają te trasy. Więc to jest motywujące. Jestem ciekaw, czy procent odkrycia mapy będzie 13 wynosił. Bo 12 to już chyba. 12 to już chyba mamy. Chyba. Już nie pamiętam. Widzicie, ja dużo, że ja mam słabą pamięć. O, Leon. Lwa odkryliśmy. Już nie chce mi się jechać znaków zapytania odkrywać. Tak się zastanawiam jeszcze, jakbyśmy wyrobili pracownikom jak te levele dalej robić. Czy tak jak u siebie, bo ja teraz na przykład miałbym w planie ekonomiczną, znaczy przepraszam, nie ekonomiczną jazdę, tylko tą pilną dostawę sobie wbić, bo tam widziałem, że było fajny exp był na długiej dostawie, więc ta pilna dostawa byłaby spoko. ADR-a raczej bym chyba kolejnego nie awansował w tej chwili. Tak na zmianę bym robił, ale jestem ciekaw, czy jakbym pracownikom dał ekonomiczną jazdę, tą z oszczędnością paliwa, to by te koszty gdzieś tam z pracowników malały. No musiałbym to sprawdzić. Ale to muszę też obserwować, na ile pracownicy levelują i dlatego zawsze przy każdym odcinku staram się, słuchajcie, tam zaglądać i zobaczyć, co mają pracownicy ustawione, a jak nawet kończymy odcinek, to też tam zaglądam. No to myślę, że jest dość istotne. Jakieś budynki fajne, słuchajcie, są. Fajnie to ktoś zrobił. Na pewno to nie jest tak w oryginale, bo w oryginale tak ładnie nie zrobili. Zobaczcie, jaka ładna, jakaś, nie wiem, opera? Co to jest? Tak jak, trochę wygląda jak w Sydney ta opera. Aż na miniaturkę by się nadawało, słuchajcie. Żebym ja w coś jeszcze nie przydzwonił, to byłoby dobrze. No właśnie, żebym ja nie przydzwonił. Ha? Dobra, widzowie, dosyć bawienia się tymi kamerami, bo widzicie, jak to się później kończy, nie? Żebym ja nie przydzwonił. I przydzwoniłem. Jedziemy tam. Intencje mam dobre, ja bym wam przeróżne kamery dawał, bo kamer mamy całą masę. Fajnych, kiedyś robiłem takie ujęcia, ale potem to się źle kończy. Dzisiaj zapierdzielamy. Zobaczcie, samolot spadł gościowi z naczepy. Nie wiem, jak on jechał, że mu spadł samolot, ale nie będę wnikał. O, tutaj się nasze trasy łączą, bo gdzieś jechaliśmy już górą. Pięknie odkrywamy. Niedługo będzie wszystko poodkrywane, zobaczycie. Trzymaj się lewej strony. 1500 km przed nami, no dobra, to już pójdzie, myślę, że szybko.
nim się obejrzymy, 1000 się pojawi, znaczy 900 się pojawi i będzie git. Zobaczcie, Helga znowu jakąś długą trasę robi, bo obiecałem jej nową ciężarówkę i znowu nas Helga zaskoczy jakimś fajnym zarobkiem. Jestem wręcz święcie przekonany, że tak będzie. Więc warto było w Helgę uwierzyć, a to ja się nadenerwowałem, że mi Helga zniknęła. Dużo się nadenerwowałem, widzowie. Ale się odnalazła i to najważniejsze. Także jestem w szoku, że Helga jako pierwsza tyle kasy zarobiła, więc pewnie nadal będzie coś chciała fajnego zarobić. Ale cały czas uważam, widzowie, że jeśli chodzi właśnie tutaj w Eurotracku, no powinni to wprowadzić, to nie powinno, to nie byłby problem przecież, ani algorytmowo, ani programistycznie, że po prostu masz taki, miałbyś taki panel na zasadzie dyspozytor i albo mógłbyś zatrudnić realnego człowieka, który by tą rolę dyspozytora na przykład pełnił, czy pomagał ci. Albo ty sam byś to mógł robić, tu w ciężarówce, nie wiem, byś mógł tableta wyciągnąć, przykładowo, i wybierać po prostu zlecenia kierowcom, tak? Że nie kierowca sam wybiera zlecenie, albo że wraca bez zlecenia, tylko że ty wybierasz, jak jest miasto obok, klikasz, nie wiem, na to miasto, pokazują ci się zlecenia, tak samo jak jest na mapie, jak sobie wybierasz, nie? Tak samo jak sobie wybierasz, tak byś wybierał na przykład kierowcy, gdzie ma trasę zrobić. Widzisz dokładnie, za ile jest to kurs. I ja bym był za tym. Nawet fajnie by było, jakby było napisane, ile ewentualnie wtedy ten kierowca dla ciebie zarobi. Wiadomo, że nie da się obliczyć tam kosztów paliwa i wszystkiego, ale tak plus minus odliczając chociażby stawkę tego kierowcy. Według mnie to by było mega fajna robota, mimo że ja jeżdżąc ciężarówką co chwilę pewnie bym się musiał zatrzymywać i tamte zlecenia im rozdysponować, ale według mnie to by było bardzo fajne. Skąd, dokąd, krótka piłka, nie? Bo w tej chwili ci kierowcy często, widzicie, no robią takie numery, że nie mogli znaleźć zlecenia, co ja w takie coś akurat nie wierzę. Że kierowca nie mógł znaleźć zlecenia, bo to nie da się nie móc znaleźć zlecenia. I ty byś wtedy robił za dyspozytora. Oczywiście można byłoby to zrobić automatycznie, że jakiś bot, powiedzmy, robi rolę, że zatrudniasz kogoś jako takiego, nie wiem, menadżera i on ci robi jako dyspozytor. Tym kierowcom te zlecenia rozdaje. Jeśli nierealny człowiek, to byłby to na przykład bot. Trzymaj się prawej strony. NPC tak zwany. Ale wiecie, według mnie byłoby to fajne, nie? Byłoby to fajne, byłoby to realne do zrobienia. I nie wiem, czemu oni tego na przykład nie wprowadzili, bo przecież w każdej firmie transportowej dyspozytor istnieje i jest coś takiego. Więc to nie jest jakby jakiś tutaj, wiecie, wymysł mój. W każdej firmie transportowej przecież masz dyspozytora. Poza tym byłoby to bardziej takie rozbudowane pod kątem zarządzania firmą, nie? I wtedy faktycznie ty, biorąc sobie trasę, mogłyby jakieś, nie wiem, komunikaty wyskakiwać, że kierowca czeka na przydzielenie zlecenia na przykład, tak? Według mnie, no mówię, opcji jest wiele i to jest bardzo proste do zrobienia tak naprawdę, bo skoro możesz wejść w listę kierowców, zobaczyć, gdzie ci kierowcy są, no bo to widzisz na mapie, wszystko widzisz, tak? No to myślę, że przyznanie kierowcy jakiegoś konkretnego kursu
absolutnie nie powinno być problemem. Oczywiście, no jeśli już byś miał zatrudnionych tych, no ja w tej chwili mam chyba tam z 20, nie wiem ilu mam tych kierowców, zresztą nie pamiętam. Trzeba by sprawdzić, bo już się pogubiłem, no ale zakładam, że tam 20. I oczywiście, że przy 100 kierowcach, no to się robią schody. Natomiast, no jeśli byś im, już mieliby długodystansowca wyrobionego i przyznawać im jakieś długie trasy, długie kursy, tak? No to masz na jakiś czas spokój. Więc jakby, no... Ja cały czas się upieram, że takie coś powinno być zrobione w Eurotrucku. Nie wiem, dlaczego o tym w ogóle Eurotruck nie mówi. Nie ma jakichś planów wprowadzenia czegoś takiego. No to mnie dziwi. Bo to nie jest nic takiego, wiecie... To nie jest żaden wymysł. Trzymaj się lewej strony. Jeśli zakładając, że prowadzisz firmę transportową, no to masz dyspozytora, tak? I wtedy nie ma opcji, żeby było, że kierowca wrócił bez zlecenia, bo głównie o to mi chodzi. Że kierowca ma wziąć zlecenie i koniec, przyznajesz mu zlecenie i on jedzie. No chyba, że ty sam zadecydujesz, klikniesz, nie wiem, żeby wrócił, że tak powiem, z buta. Bez ładunku, no to okej. Można tak jak najbardziej to... Ale to wtedy to będzie twoja decyzja, tak? A nie, że kierowcy sami sobie decydują i wracają bez zlecenia. Według mnie takie coś powinno być. A to nie jest żaden problem, bo masz, mówię, listę, masz mapę, masz listę kierowców, wszystko jest i tylko klikasz na danego kierowcę, w jakim on jest mieście, czy klikasz na miasto, tam w jakimś tam, w jakiejś zakładce byłoby, jak klikasz na miasto, to ci pokazuje, że tu jest kierowca, pokazuje ci listę zleceń i wybierasz. Naprawdę nie jest trudne. Skoro potrafili to w tak fajny sposób rozbudować, jak my zlecenia bierzemy, czy tą listę kierowców i tak dalej, no to uważam, że to nie jest problem. Dobra, 1200 km przed nami. A już jak widzicie, grzeje na fulla, bo naprawdę mi się dzisiaj nie chce. No i co jest? To jest nie fair. Otworzył się szlaban. Chwila. I co? Wy to widzicie? Był szlaban otwarty i się... O, ale teraz spieprzyli. Nieuczciwe to jest. Dobra, i tak miałem ciężarówkę naprawiać, ale mi ładunku najbardziej szkoda, a nie ciężarówki. Wolę nawet nie patrzeć, ile jest procent uszkodzenia ładunku. To mi niestety nawet i tak nie pokazuje. No nie chciałbym do serwisu odholowywać, kurde. I trasę odkrywamy, no chyba, że wejdziemy na odkrytą trasę, to... Może się teleportuje do serwisu. Na razie odkrywamy na żółto, to nie będę się odholowywał. Trzymaj się lewej strony. Jak tam ze spaniem jeszcze trochę? No, do 15 mówiłem. Znaczy, mówiłem do 20. Gdzieś tak, ewentualnie 19. Tu już widzę, byliśmy. Tutaj jest serwis, tutaj bym mógł zajechać. Poczekajcie, tu się chyba bym musiał odholować, bo ja tu nie wjadę. Ja tu nie wjadę, widzowie. Nie, jest tu jakiś zjazd. Czekajcie, tu jest zjazd.
Ale to nie... Dobra, zaryzykuję i najwyżej się odholujemy. W porządku. Znajdziemy inną. Ty mi tam żadnej trasy nie szukaj. Ja tu chcę zjechać do serwisu. Tu się chyba nie zjeżdża, bo to jest, no, to jest wiadukt. Dobra, wiecie co? To się odholuje. Stru. Widzowie, trudno. Odholujmy się do serwisu. Mam nadzieję, że nas odholuje tutaj. Miałem dojechać, ale no, tak rozwaliłem ciężarówkę, że... Przeliczam trasę. Niestety, bez tego ani rusz, także naprawimy ciężarówkę. Obliczanie nowej trasy. Przynajmniej będziemy widzieli, ile nas już kosztuje... 500 tysięcy, no czyli całe zlecenie poszło na naprawę ciężarów. I dobra, widzowie, no trudno, no ale ponoszę konsekwencje swoich czynów. Czy ja bym się za... Nowej trasy, ale tam mieliśmy... 9% mam uszkodzenie ładunku, widzowie. Ajajaj. No tu jest chyba wyjazd. 9% mam uszkodzenie ładunku. Zjedź drugim zjazdem. Czy wy wiecie, co to za... O, przy okazji miasta odkryliśmy. Czy wy wiecie, co to za tragedia, widzowie? 9% uszkodzenia ładunku? Zjedź z ronda. Czy wy wiecie, co to znaczy? To już będzie... Do skrętu w prawo. To już będzie kara ogromna. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. To jest okropna kara, widzowie, dla mnie. Do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Uszkodzenie naczepy. Widzicie, dzieją się takie dziwne rzeczy. No przecież o nic nie przytarłem. Trzymaj się lewej strony. A mi się takie rzeczy pokazują. Dziwne. Dobra, teraz już myślę, że szybko przelecimy. Nie wolno mi ciężarówki uszkadzać, bo to przecież jest droga do bankructwa. Trzeba Heldze kupić nową ciężarówkę, bo jej obiecałem. Że teraz już kulturalnie dojedziemy te 1000 km do celu. Tak umiem liczyć, jest 1100 napisane 50, ale ja już sobie zaokrąglam w dół, żeby, wiecie... mieć siłę na dojechanie, bo mi się ewidentnie nie chce takiej trasy dzisiaj jechać. Mnie tyłek boli od tego siedzenia. A i tak pewnie gorzej na tym wyjdziemy niż na tej trasie, z której zrezygnowałem. Jechać barany, bo... Stado baranów. Puścić takich łachmytów, kurde, na autostradę i... Widzicie, co robią. Zazwyczaj w białych samochodach tacy są, paniaki. No jechać, gościu. Masz szczęście, że mam ciężarówkę naprawioną. Ale jak zahamujesz, to nie będziesz miał szczęścia, bo jadę na luzie. No jedź, ty kretynie. Osobówkarzu jeden, no. Powiedziałem, że jak zahamujesz, to masz przerąbane ze mną. Kościu, jak ja cię zaraz w barierki wkomponuję.
No patrzcie, jak mnie schamował Ham. O, ty gnoju. Dobrze, że 0 złotych zapłaty, ale słuchajcie, w no do zera mnie schamował, ja mu dam. Niech ja go tylko dogonię. Niech ja go tylko dogonię. Już raczej go nie dogonię, masz szczęście, chłop. Wolno mi się Volvo zbiera, więc już go nie dogonię. My do Francji teraz wie... Co to jest, widzowie, za flaga? Czekajcie, bo ja zgłupiałem. No to nie jest flaga Hiszpanii, to jest flaga Francji. A my we Francji byliśmy. To czemu my tu wjeżdżamy? Dobra, tam jest flaga Hiszpanii, okej, bo już się wystraszyłem. Dobra, widzowie, wjeżdżamy do Hiszpanii jednak, okej. Gra muzyka. Wszystko gra i buczy. Gra i trąbi zespół kombi. Gdzie wjeżdżamy? Do Espanyolu. I pamiętniki z wakacji. Jedź tym Mercedesem, chłopie. Pierdziele, już mi się cierpliwość kończy. Długo widzowie nie byłem cierpliwy, znaczy długo byłem cierpliwy. Bardzo długo byłem cierpliwy na te leczenie się. Trzymajcie kciuki, żebym ciężarówki nie uszkodził. Dam radę? Muszę dać radę, bo co mam zrobić? Dalej, gościu, kurde, hamuj, jak już cię wyprzedzam. Dobra, rozpędziłem się. Popatrzcie, gnoja. Pojechał mi drogę. Pasożyt jeden. Nie wiem, co tam miał na naczepie napisane, ale chyba pasożyt. No co oni się na mnie uwzięli? Widzowie, czy wy to widzicie? Chamy zbolałe. Drogę mi zajeżdżają. Ja chcę trochę przyspieszyć. Żeby skrócić odcinek, to chcę trochę przyspieszyć. A miałem iść spać. Dobrze, widzowie, od 19, no to już nie wiem, czy mi się chce iść spać, czy mi się nie chce iść spać. Czy nie mi, tylko temu Jukenowi, który jedzie. Za kółkiem. No, patrzcie, widzicie? Baranów. No co oni się tak na mnie? Co to, jakiś strajk na Jukena, czy to? Może tutaj jakoś nie lubią tych, co na długich światłach jeżdżą. No dobra, to 20, to pójdziemy spać. I zatankujemy też przy okazji. Najwyżej się dwa razy prześpię po prostu pod rząd. Jak mamy na poniedziałek, a my mamy na wtorek na południe dostarczyć towar. To żeby nadrobić zaległości jakieś finansowe, to... To się prześpimy. Zobaczymy, czy Helga nam coś fajnego zarobi. Ale to tym razem się prześpimy po pauzie, bo ja sobie też jeszcze picie przyniosę. Dobra, widzowie, to grzejemy na parking w takim razie. Gdzie jest jakiś parking? Ze stacją.
było ryzykowne, to ja teraz zrobiłem. No! No! Gościu! Ja pie... Sorry, sorry, ja nie przeklinam, ja grzeczny jestem. No czasem mi się zdarzy, nie? Sam jestem winien, kto mi kazał po poboczu jeździć, wiecie, widzowie, no. Jakby... Tak w ogóle to jest, sam jestem, w ogóle jestem winien, no bo kto mi kazał odpalać, kurczę, odcinek z trasą 3000 km, jak ja nie wiedziałem, że nie jestem w stanie zrobić 5000. Także no już chociaż poodwalam, żeby było śmiesznie, ale nie tak, żeby tutaj, wiecie, jakby... Znaczy ja też się z tą kasą tak nie spinam. Trzymaj się lewej strony. Zaczął ziewać gagatek, no także musimy, słuchajcie... Lewej to tędy. Musimy na stację zajechać. Już Gostek zaczął ziewać. Oj, to 70. Palicho te... Dobra, mamy stację. Z prawej strony, tu gdzieś. Trzymaj się lewej strony. Dobra, lewej, lewej, ale jadę na stację, to muszę w prawo. Iwono. Lidl przed nami, no... No i mi schamował. No i musiał mnie schamować. Zobaczcie, co ten Lidl nawywijał, no. Tak ładnie mi się hamowało, to musiał do zera stanąć. Nie wiem, czy go oślepiłem, kurde, czy co. Może oni tak wariują od długich świateł, słuchajcie. Dobra, tankujemy. Idziemy spać na chwilę, to znaczy w odwrotnej kolejności chyba. Chyba w odwrotnej. Chyba najpierw się, słuchajcie, prześpimy, a później zatankujemy. Ale to zrobię, moi drodzy, za chwilę, żebyście też w tym czasie mogli widzieć, jak zarabiamy. Także sekundka, wracam do was z powrotem. No dobra, słuchajcie, więc tak. Ja mam taki pomysł, żeby się dwa razy przespać pod rząd. Żeby po prostu nie jechać w nocy. Jeszcze raz. W międzyczasie jedziemy sobie... O, zobaczcie, a nie, to kierowca Waila zarobiła. To nie była Elga. Waja, Waja, jakkolwiek to się czyta. Ale osiągnęła nowy poziom, bardzo mnie to cieszy. No, w poniedziałek na 20 dojedziemy, także... I tak jest git, widzowie, i tak jest git. Denis osiągnął poziom, no kierowcami się zajmę, jak już dojedziemy, po prostu tam 600 tysięcy, no i pięknie. Coś tam na pewno, słuchajcie, kasy dostaniemy za to zlecenie, no ja to traktuję na takiej zasadzie, że... że po prostu trasę odkrywamy i tyle. Szkoda mi tylko tego expa i to jest jedyne, co gdzieś tam... No ale no niepotrzebnie, tak szczerze, no niepotrzebnie się za ten odcinek, widzowie, wziąłem, miałem dobre chęci, no też i ambicja mnie poniosła. Ale czasem jest tak, że człowiek nie ma na coś weny i nie ma sensu czegoś robić, no nie wiem, na siłę. W tym przypadku chyba pod presją, którą sam sobie narzuciłem. Zupełnie bez sensu. Nie wiem, widzowie, jak to można nazwać. W każdym razie... No z pewnością... No sami widzicie, no dziś tak po prostu się wziąłem za to. Ale no dla mnie jednak... Powiem wam tak, że tą trasę 5000 km... Oj. Na pewno bym tą trasę zrobił, gdyby nie to, że tam sięgałem herbatę i kurczę, takie uszkodzenia, aczkolwiek no tak jak już mówiliśmy, no tutaj... Aha, teraz muszę uważać, bo jesteśmy w Hiszpanii, czekajcie, żebym ja się nie powiesił. Dobra, tu są te bramki, dobrze, że mnie GPS prowadzi w miarę okej. Okay. Dobra, wjechałem w kogoś, trudno. Widzicie, bo tu są te bramki, na atko to źle wjechałem, bo tu są zatrzymujące, ale trudno. To enter, dalej! Nie będę czekał, ruski rok. Bo słuchajcie, w Hiszpanii musimy uważać, bo są te bramki, na których można się powiesić. Dobra. Będę musiał bardziej do prawej jechać zawsze.
No, natomiast wracając do tematu, no gdyby nie ten wtedy nie fart, to pewnie bym zrobił tą trasę, te 5000 kilometrów z ciekawości i bym się do niej przyłożył, ale widocznie, słuchajcie, wniosek z tego jest taki i na pewno po dzisiejszym odcinku macie tą zapowiedź, że no takiej szaleńczej jazdy, jaką mam dzisiaj, no długo nie będzie przez najbliższych parę odcinków, bo mnie to nie kręci aż tak. A znacie moje podejście do realizmu, że no jest takie zrównoważone, tak, że nie mam kija w tyłku, żeby wszystko 100% realnie, bo to jest tylko symulator. Trzymaj się lewej strony. Ten uśmiech jednak też jest ważny, natomiast jedno jest pewne, że postaram się, bo następnym razem, nie mówię w następnym odcinku, ale tam za parę odcinków, jak będziecie chcieli oczywiście, zrobić taką trasę 5000 km na plusie. Może 6, ale raczej wątpię, że znajdę taką trasę 6000, więc stawiam 5000 powyżej. Najdłuższą, jaką się da. Ale z piątką z przodu i zrobić tak, żeby no może, znaczy na pewno nie uszkodzić ciężarówki, żeby zgarnąć cały exp bez uszkodzeń. Czyli fajnie levelować. Nie wiem, czy na tym levelu już mi się uda dwa poziomy wbić. Wątpię szczerze, widzowie, czy mi się uda. To już jest za wysoki level chyba, żeby dwa levele wbić jednym kursem. Ma być 4. No i może wtedy z mandatami trochę też tak postaram, żeby... No zobaczymy. Zobaczymy. Tak, w świecie, w przyrodzie musi być, słuchajcie, zachowana równowaga. Trzymaj się lewej strony. I tak jak no, odwalam raz na 10 tam odcinków, czy nawet nie, raz na 20 tak naprawdę, no to przez jakiś czas też nie będę odwalał, bo... Na przykład taka jazda, te 140 teraz, to mi w ogóle frajdy nie sprawia, bo to wiecie, no też tymi autostradami, ja bym nawet sobie krajówką mógł jechać, te 90. I byłoby, widzowie, spoko dla mnie. Oj, policjanty. Trudno. O ja pierdziele, gdzie... Tu mam jechać. 19 tysięcy, widzowie, mandatu. No dobra, no. Odcinek spisany na straty, no już ustaliliśmy, ale... 19 koła, no to jest kupa kasy, nie? Jest kupa kasy. Dobra, 750 km, to już myślę, że szybko przelecimy. Jest oczywiście plus tego odcinka, mimo że on jest jakby na straty, to ja podkreślam, że w pewnym momencie, no poprzedni odcinek był, gdzie mieliśmy za prawie 1 000 000 zlecenie, no tutaj też jest za tam 700 tysięcy, więc jakby można powiedzieć, że te straty wyrównały nam, że za kurs wyszło tam połowa tej wartości, nie? To czego przez konsolę nie udało mi się zbić. Ale będę cały czas... pracował nad tym, postaram się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby zbić tą cenę. Od razu wam mówię. Tutaj anioskóry nie sprzedam. I wtedy śmiało możemy sobie takie kursy robić, mówię, 400-500 tysięcy, taką 5000 trasę, to wtedy to jest uczciwe według mnie. Też będę, wiadomo, musiał się trochę postarać, żeby nie uszkadzać ciężarówki. Więc zobaczymy. Ale teraz już takie czuję znużenie, wiecie? Tak jadę, bo jadę i zaczynam się zastanawiać, czy ja czegoś nieświadomie po prostu nie odwalę, nie? Że tak koncentracja już mi głowa nie pracuje, nie? Że tu wam się przyznaję, że już mi się po prostu nie chce jechać. No ale już przejedziemy te 600 km, przecież nie będziemy rezygnowali ze zlecenia, żeby dostać karę.
Chociaż to jest, widzowie, troszkę taki myk, jaki też no, zauważyłem, że wy możecie, gdyby wam się coś przydarzyło, uszkadzacie ciężarówkę nawet w 100% czy tam ładunek, no to wiadomo, że kiedy to dostarczycie, no to macie sporą karę, często może ona przekroczyć kwotę zamówienia. No na szczęście EXPA wam nie cofa, chociaż według mnie, ja to już mówiłem w tym odcinku, co taka kara była, że według mnie, no ludzie, powinno być tak, że jeśli ty ponosisz, jeśli ty rozwalasz tak mocno ładunek, że masz tak dużą karę w postaci EXPA i więcej jakby masz kary niż zarobiłeś, no to powinno to pobierać kasę z twojego konta, EXP tak samo, czyli no powinno być tak, że na przykład cofa ci o dwa levele nawet, jeśli... Ja wiem, że to jest troszkę takie chamskie i pewnie większość z was by tutaj się oburzyła, że tak nie powinno być, ale moim zdaniem powinno. Bo to, słuchajcie, to uczy człowieka trochę takiej odpowiedzialności. Pamiętajcie, no że jakby... No jeżeli jedziesz jak wariat i masz tej kary bardzo dużo, to nie dość, że nie zarabiasz, to jeszcze stracisz. Nawet jeśli byś miał mieć minus na koncie, trudno, musiałbyś odpracować. Bo według mnie to jest takie mega, wiecie, mega... No, realistyczne też, nie? Wyobraź sobie w takim świecie realnym. To nie ma tak, że... No co, kierowca bierze sobie zlecenie, jedzie trasę, rozwala cały towar, a potem rezygnuje ze zlecenia i tylko 50 tysięcy płaci kary. No wiecie, to jest jakby taki kruczek, nie? Że można to obejść, że możesz rozwalić towar i tylko dostajesz karę za rezygnację ze zlecenia, ale już za towar, który rozwaliłeś, nie. Czyli tak naprawdę możesz wziąć, bo idąc tym tropem, tak? Ktoś mógłby wziąć zlecenie z towarem, który ma wartość 1 000 000 złotych, załóżmy udać, że ten towar rozwalił, czyli go, no nie wiem, sprzedać, tak? Przełożyć na inną ciężarówkę i z pustą ciężarówkę oddajesz, no ja rezygnuję ze zlecenia, uszkodzony towar. No i tylko płacisz 50 tysięcy kary, czyli jesteś na plusie 950. Wiecie, na tej zasadzie, nie? Wiadomo, że w Eurotrucku tutaj tak nie jest, ale w świecie realnym, jeżeli miałoby to tak wyglądać, jak w Eurotrucku, no to taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Ja to tak jakby porównuję, nie? I według mnie to jest bez sensu w Eurotrucku. Ja na przykład jadąc szaleńczo, biorę odpowiedzialność, jakby jestem całkowicie świadom tych kosztów, tego wszystkiego. Jak teraz jestem świadom, że może mi się zdarzyć coś przydzwonić, czego bym nie chciał, ale jestem tego świadom. I wiecie, no... Też jestem... Świadom, że jeśli bym dostarczał... Trzymaj się prawej strony. Dostawę, to trudno, poniósłbym tego konsekwencje, tak? Więc według mnie tak powinno być. Nawet jak miałbym się o dwa levele cofnąć. Wiadomo, bym tutaj wam w cudzysłowie podkreślam, bym tu wam płakał, że... O kurczę, zmarnowałem... Dwa levele, jestem w plecy, ale no miałbym świadomość tego jednak, co odwaliłem, nie? Powinni takie coś zrobić. Zresztą swoją drogą, według mnie, bo to tak samo macie, słuchajcie, nie wiem, na przykład w Farming Simulatorze, że wybierasz poziom trudności, tak? W Eurotrucku tu nie masz żadnych poziomów trudności i według mnie powinny być na danym profilu możliwość wybrania poziomu trudności, co znaczy, że jeśli, że to już by było automatycznie ustawione. No i przykładowo na profilach prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Na profilach łatwych ja, no spoko, dla osoby, która dopiero zaczyna, niech by sobie miała te zlecenia za 1 000 000, tak? Zjedź w prawo. Ale jak już ktoś by miał trudny poziom, no to na przykład z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Na przykład miałby zlecenie... Skręć w prawo. Tak jak ja teraz, nie za tam 800 tysięcy czy 750, tylko miałbym zlecenie na trudnym poziomie za... Trzymaj się lewej strony. Ja wiem, 300 tysięcy, czy nawet na bardzo trudnym, no to nawet... Znaczy wiecie, ja bym nie miał nic przeciwko, jakby był mega trudny poziom i za takie zlecenie by było wtedy...
nie wiem, 100 tysięcy. Patrząc, ile na paliwo się wyda na bramki, no jeżeli ktoś by jechał, no i tak 50 byłby do przodu. Więc ja nie mam nic przeciwko, żeby był bardzo trudny poziom, no, wprowadzony. Nadal jakiś tam stopień realizmu by był, no nie byłoby przesadzone z tą ekonomią, jak w przypadku moda real economy, ale że bardzo trudny, że bardzo trudny, trudny, średni, średnio zaawansowany, no i łatwy, nie? No na łatwym mogłyby być takie zlecenia, według mnie. Ja dlatego mówię, cały czas dziwię, że ludzie stosują mody, słuchajcie, na EXP i na kasę. W Eurotrucku, co jest, nie wiem, głupotą, ale to chyba większość dzieciaków jakiś robi bez ambicji. Tylko co zauważyłem. Bo, no, ja się w tej chwili już czuję, jakbym w takim, czy jakby automatycznie, no, ja w tej chwili mam wrażenie, jakbym miał zmodowane te ceny tych zleceń, widzowie. No za 700 koła zlecenie, nie wiem, no taka górna granica, jaką jestem w stanie zaakceptować przy tak długiej trasie. Znaczy nie, to nie jest, bo to jest trasa na 3000 km, to nie jest jakaś długa. To według mnie za 3000 km powinno być 300 tysięcy, max 350. To by było spoko. Za trasę na przykład 5000 km mogłoby być 500 tysięcy, czyli nie miliona 500 tysięcy. To jest według mnie spoko. Tak jakby 100 tysięcy po prostu za 1000 km. O. Jakbyś miał zlecenie na 1000, bierzesz zlecenie na 1000 km, to masz tam za 100 tysięcy. Według mnie to by było uczciwe. Oj, roboty drogowe. Oj, 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 oj. Ale wyhamowałem. Uks. Ja tu gadu o zleceniach i to się potem by źle skończyło. W sumie musiałbym nagrać taki odcinek, w którym pewne propozycje bym odnośnie Eurotrucka przedstawił. Według mnie to też nie jest jakby problem. Zobaczcie, dwa proste pomysły. Pierwszy pomysł, dyspozytor, że sam po prostu zlecasz kierowcom te trasy, tak? Z drugiej zaś strony, o, bo tutaj widzicie, Teresa mi wróciła, 7 na minusie. No i to jest według mnie głupie, bo nie powinno być pustych kursów. Gdybym ja na przykład miał nad tym kontrolę, prawda? No to zwróćcie uwagę, że w tym momencie sam bym... sam bym, słuchajcie, jakoś kliknął. Znowu to już chyba jechaliśmy, była taka sama sytuacja w tym miejscu. Może mam dziwne... Nie wiem. Chyba nie jechaliśmy tędy, bo się odkrywa mapa. Coś podobnego było. Fajne widoki swoją drogą. Że wiecie co, chyba nagram taki odcinek na ten temat. Oj. Propozycjami. Co powinni w Eurotrucku wprowadzić. Gościu! Jeprzaj mi tą lawetą, dziadu. Jak we mnie przydzwonił, ham zbolały. O kurde. Aż mnie kusiło, żeby tu zdjęcie zrobić na miniaturkę. Dobra, 400 km. Zaraz dojedziemy. No, także wiecie co ja nagram? Nagram taki odcinek, bo takie dwa pomysły mam. Może jakimś dziwnym trafem kiedyś Eurotruck by to... Też wątpię, żeby oni to oglądali Polaka jakiegoś. Trzymaj się lewej strony. Oni też nie mam takich, słuchajcie, zasięgów, żeby brali moje jakieś rady pod uwagę. Chociaż może chłopaki od Promotsa by to mogli jakoś przebudować. Oni głównie mapy przebudowali tak naprawdę. Ja na miejscu tych chłopaków z Promotsa też by mi się nie chciało, wiecie, ingerować w Eurotrucka, jeśli Eurotruck ma ich totalnie w nosie i nic im nie płaci. Zobaczcie, kolejna fajna jakby pracownica, Aurora. Też właśnie zaczęliśmy o tym gadać i widzicie, też pewnie będzie z 10 koła.
No 10, no prawie 10, 9. Widzicie? I to są takie sytuacje, nie? Gdzie Aurora fajnie zawsze zarabia, a tu wraca bez ładunku. Ja mam wrażenie, że algorytm w ogóle tak jest skonstruowany, że co ileś kursów pracownik musi mieć stratę. Takie mam dziwne wrażenie, widzę. O, Kitty już chyba dwa razy poziom osiągnął. Nie wiem, mi się to po prostu nie podoba. Ja bym... Uważam, że powinniśmy mieć nad tym kontrolę, tak? Bo w świecie realnym, już mówiłem już o tym wiele razy, widzowie, to nie jest... Wiem, że może się powtarzam czasami, ale zdanie mam takie samo, że w świecie realnym kierowca jedzie z punktu A do punktu B z towarem, z ładunkiem. I wiadomo, że może się zdarzyć, że w mieście tym, do którego pojechał, no nie ma zlecenia załadowania, więc może musi przejechać tam, nie wiem, do innego miasta niedaleko, stamtąd bierze zlecenie i rzadko kiedy kierowca w świecie realnym wraca na pusto, no chyba, że tam są jakieś wyjątkowe sytuacje, ale tego, co gdzieś tam obserwowałem, to opowiadali kierowcy, no to zazwyczaj to jest tak, że na pusto się nie jeździ. A w Eurotrucku takie coś istnieje, co jest dla mnie no niepojęte, bo zobaczcie, gdybym ja czuł się jako taki pracownik, tak? Jadę z punktu A do punktu B. Załóżmy, że mam uszkodzoną ciężarówkę, nie mogę zrobić szybkiej podróży, ok? No to co robię? Jadę z punktu A do punktu B i z tego miasta, a w każdym mieście macie przynajmniej 3-4 firmy, gdzie zawsze wam zlecenie jakieś wpadnie. Bierzecie zlecenie, dostarczacie do innego miasta, z innego miasta znowu gdzieś i tak w kółko ciągle możecie jechać tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że nie ma zleceń. Bo one non-stop będą. Gdybym miał taki eksperyment zrobić. A następnie zjedź w prawo. Zresztą widzieliście, widzowie, że robiłem już tak, jak miałem ciężarówkę uszkodzoną i nie mogłem robić szybkiej podróży, prawda? No to widzieliście, że tak robiłem i... Trzymaj się lewej strony. Aj! Jaj! Jaj! Ajajajaj, a propos uszkodzenia ciężarów. To mnie pokusiło. No. No, ale jak miałem uszkodzoną ciężarówkę, no to teraz pewnie by tak było. Ciężarówka już jest uszkodzona i pewnie nie mógłbym ją zrobić z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Prawda, szybkiej podróży, no to co bym zrobił? No to z tego miasta, do którego jedziemy z dostawą, pewnie mógłbym wziąć przynajmniej bym miał do wyboru 2-3 zlecenia w jednej firmie. Także Eurotruck musi się jeszcze troszkę postarać. Oni w tej chwili, słuchajcie, tylko i wyłącznie pracują nad DLC, nad tym jak, bo to Grecja, no spoko, fajnie, że robią tą Grecję, tylko to już jest na tej zasadzie, i tu trzeba ich skrytykować, że tylko patrzą, żeby kasę od nas wyciągnąć. Fajnie, że robią update'y. Też te update'y często, jak widzicie, też coś psują. Nie jest tak niestety kolorowo. Ale jeśli pracują nad jakimiś DLC, które mają kosztować, przypuszczam, że Grecja znowu będzie z 7 dych kosztowała. To jest dosyć dużo, raczej nie kupię, od razu wam mówię. Jak będzie droższa niż 20-30 zł, to nie kupuję Grecji. Od razu wam mówię. West Balkans jest dosyć rozbudowane, tam było kilka państw. I też byłem ciekaw, co sobie West Balkans jak najbardziej kupiłem. Ale od razu wam mówię, że Grecji nie będę kupował, jeśli będzie oczywiście droga. Będzie droga. Już myślałem, że do policjanty jadą białym. Wiem, że przekraczam prędkość, ale jakoś wiecie co, te mandaty dzisiaj mi naprawdę już piszą. Nie chcę, żeby mi się jechać zgodnie z przepisami. Mój strajk na Eurotrucka. Byle dojechać po prostu.
Ale wy też pewnie macie takie dni, to jest normalne. Nie zawsze się człowiekowi po prostu chce. Fakt, że... Trzymaj się lewej strony. To mi kazał, nie? No dobra, chyba pojedziemy. Fakt, widzowie, kto mi kazał, to będzie racja. Oczywiście, że tak. Dobra, no i to moja jazda. Ja już wolę nie myśleć, 12% mamy uszkodzonego ładunku, więc wiecie, jakby to wam powiedzieć, ja liczyłem na to, że nie będzie dostawa jako uszkodzony ładunek, ale patrząc, że jest 12%, obawiam się, że możemy mieć ładunek uszkodzony jako kategorię. Przemilczmy to. Dobra, będę nadrabiał w następnym odcinku i mam tutaj teraz, widzowie, też motywację, żeby w następnym odcinku zrobić taką fajną jazdę na dłuższej trasie. Znaczy następnym, nie wiem, czy następnym, ale w najbliższym z następnych. Zrobić najdłuższą trasę bardzo kulturalnie, bez mandatów. Tak przysiąść, żeby faktycznie tych mandatów nie było. Żeby wam ten sposób pokazać, że ja potrafię też normalnie jeździć, bo w tym odcinku konkretnym odwalam. Wiem, że odwalam, no ale czasem trzeba. To było w piosence, czasami człowiek musi, inaczej się udusi. I ze mną to tak jest. Ja bym się udusił, słuchajcie, jak ja bym czegoś czasem nie odwalił. Nie byłbym sobą. Widzicie, że do sztywniaków nie należę i ja w tyłku też nie mam. Trzymaj się lewej strony. Czym innym jest jakiś challenge, który no, zdarza się, jak widzicie, że podejmuję. Oj. No, a czym innym jest to, że nie umiem jeździć. Dobra, już może nie patrzymy z innej kamery na tą moją jazdę, bo... No to teraz to już odwaliłem tyle przed końcem. To już było niepotrzebne, widzowie. Kompletnie było niepotrzebne. Mogłem chwilę przy... Tak bardzo mi się już spieszy, słuchajcie, że... To było niepotrzebne, bo teraz to, co zrobiłem, uszkodzenie ładunku mogło o tyle właśnie wzrosnąć, że właśnie teraz już będzie uszkodzony. Ja nie chciałem tego. A, jest... debilem. Znaje się. Dobra, zarobiliśmy i tak na ciężarówkę dla Helgi. Ta trasa i tak no, w pewnym sensie na marne nie pójdzie, bo jeden kurs będziemy mieli więcej zaliczony, nieważne jaki. Dodatkowo no, nabiliśmy kilometrów w ciężarówce, co też jest po części challenge'em, odkryliśmy troszkę mapy. No szukajmy pozytywów, a to, że nie zarobimy pewnie i expa też nie zarobimy. No jednak dzisiaj nie powinienem się brać za tak długą trasę. Ale to już powinienem wiedzieć o tym, robiąc trasę, próbując robić trasę na 5000 km. Dobra, widzowie, już prawie jesteśmy, 61, już postaram się nic nie odwalić. Czuję też zmęczenie, znudzenie. Tak jadę, bo jadę, wiecie. Może dlatego nie umiałem kulturalnie jechać, bo po prostu bym już przysnął, nie? Mi się kompletnie nie chciało, wiecie, wlec tam za... Mówię, takie odczucie miałem, że się wlekam. A dobra, już prawie jesteśmy. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Nie.
nie komentujcie tego, widzowie. Proszę ja was. Ja was bardzo grzecznie proszę, nie komentujcie. Trzymaj się lewej strony. Ja nie wiem, chyba nie, mam nadzieję, że nikt z was nie policzył, ile zrobiłem tutaj jakiś ewentualnych stuczek, znaczy w sensie mandatów. Może lepiej nie liczyć. W każdym razie do Kordoby dojeżdżamy. Teat Kordoba był gdzieś, taki samochód. Ale szczerze nie mogę sobie przypomnieć, jak on wyglądał. Ale kojarzy mi się, że był Seat Kordoba. Pewnie oni oczywiście te Seaty nazywali od miast Hiszpanii, bo no Ibiza, Seat Ibiza. Pamiętam, no a Ibiza akurat pamiętam, jak wyglądał. Toledo to chyba właśnie, nie wiem, czy nie było to, co jechało. León to też jest przecież miasto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Tylko że León to było miasto chyba we Francji właśnie. Zjedź w prawo. Nie wiem. No ale Kordoba nie pamiętam, ale wiem... Zjedź w czwartym zjazdem. Wiem, widzowie, że był taki Seat Kordoba, ale nie umiem sobie go teraz przypomnieć, jak on wyglądał. Kompletnie. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. 3 km do celu. Już by wypadało dostarczyć ten towar. Oczywiście jestem tak zmęczony, że od razu wam mówię, parkowania nie będę robił. Ostatnio mówiłem, że zrobię, że spróbuję, a potem i tak nie zrobiłem. Dlatego widzicie, że u mnie dużo rzeczy się dzieje gdzieś tam na spontanie. Jak teraz. Znajdziemy inną trasę. Mnie trochę denerwują tutaj niektórzy. Ale widzicie? Nie obyło się bez uszkodzeń. Trzymaj się prawej strony. Na rozie. Flagę widzimy, także już dojeżdżamy. Teraz sobie zetniemy to pseudo rondo. Zjedź z ronda. Biedne to Volvo moje. Naprawdę. Ostatnie dwa odcinki, ono jest biedne. Ale zobaczymy, ile ono ma przebiegu. Jesteś u celu. No, jestem u celu. Gotowi, widzowie? Uszkodzony jak nic. A nie, znośnie. Wow. Czyli jednak nie jest. 3000 na minusie expa. Widzowie, gdybym ja nie miał tego 3... Patrzcie za uszkodzenia, kara. Już tam sru 500 tysięcy, bo i tak jesteśmy do przodu, ale zobaczcie to, 3,5 tysiąca expa, czyli jeśli ja bym nie miał tej kary za uszkodzenia, to bym wbił nowy level. No trudno, widzowie, trudno. Zrobimy to następnym razem. Słuchajcie, zobaczmy tylko. Jest 13,5% eksploracji mapy. Miałem kupić Heldze ciężarówkę, więc widzowie, jak najbardziej to zrobimy, tylko zobaczmy. O, tu wszędzie mamy pracowników. Dobra, wiecie co, to zróbmy to w następnym odcinku. Zrobimy to na początek następnego odcinka. Kupimy Heldze, nówkę, cewkę, fajną ciężarówkę. Już nie ma sensu, myślę, teraz robić. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!